40 lat czekaliśmy na ten medal, tak? Nie za dużo pamiętam z tego biegu, bo naprawdę to są takie emocje. No on się musi liczyć z tym, że zostanie złapany, ale zakładam, że niektórzy po prostu, nie wiem, nie mają takiej moralności i po prostu chcą być najlepsi za wszelką cenę. Wchodzę znowu, ktoś padł na dopingu, wchodzę znowu, ktoś padł na... Jezu, mówię, ile tego po prostu jest, no naprawdę mnóstwo. Tutaj jest stadion właśnie, na którym jutro będzie memoriał, na którym startuję. Kurczę, jak jutro tak będzie wiało, to nie za dobrze. Wstałam rano i mówię, czuję się okropnie, no nie wiem, co mam zrobić. 300 dni w roku jestem jednak poza domem. Poza domem, z 365 dni w roku. Między rokiem 2020 a 2021 poprawiałam się o 1,5 sekundy. Wiewiórki i bobry, dzień dobry, Krzysztof Ferenc Wujaszek-Fericze, to jest oczywiście kolejna odsłona jazdy z Wujaszkiem dla kanału Olimp Sport Nutrition. Ja się znajduję oczywiście z moją rozmówczynią w Olsztynie, pięknym, słonecznym, pogoda nam się dopisuje, a przyjechałem do Olsztyna tylko i wyłącznie po to, żeby porozmawiać, no właśnie, z moją dzisiejszą rozmówczynią, świeżo upieczoną wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów, Natalią Kaczmarek. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Natka. Emocje już opadły, opowiadaj, trochę już czasu minęło, ten, jak to się mówi, kurz bitewny opadł, jak się teraz czujesz, już jak jesteś tutaj w Olsztynie, już trochę, jak to się mówi, wody w Wiśle upłynęło, jak te emocje, przeszłaś już do porządku dziennego, czy jeszcze jest tak, że budzisz się na przykład rano, zerkasz w lustro przy rannej toalecie i myślisz sobie, nie, no jeszcze do mnie nie dociera, jestem wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. Chyba już do mnie dociera, na pewno do mnie dociera, ale faktycznie mam tak czasami, że się budzę i myślę sobie o tym, że po prostu wow, coś takiego zrobiłam, faktycznie jest to dla mnie duża, duża rzecz, a poza tym mam też dużo wywiadów, spotkań różnych, więc ludzie też nie dają mi zapomnieć o tym, poza tym nie wiedziałam, że aż tyle ludzi będzie mnie poznawać. Na przykład chodząc tutaj u siebie po osiedlu, bardzo dużo ludzi ciągle mi gratuluje i tak dalej, więc naprawdę muszę przyznać, że nie wiedziałam, że aż tyle ludzi będzie wiedziało, że ja to ja. Telefony się mocno rozdzwoniły, telefon był rozpalony do czerwoności, jak wróciłaś tutaj do Polski. Jak wyglądała Twoja skrzynka, jeżeli chodzi o SMS-y, jeżeli chodzi o Instagram, jeżeli chodzi o Messenger? Czy Ty jako zawodowy sportowiec, zawodowa sportsmenka, jesteś w ogóle w stanie odebrać wszystkie telefony, odpisać na wszystkie wiadomości, przyjąć te wszystkie gratulacje, czy to jest w tym momencie absolutnie taka sfera nieosiągalna już? Wiesz co, ogólnie telefonów nie było zbyt dużo, ale też mi się wydaje, że to dlatego, że na początku, jak zdobyłam medal, to wszyscy wiedzieli, że jeszcze mam sztafetę i że tam byłam w Budapeszcie, więc też tak nie dzwoni. Na przykład do mojego Konrada niektórzy dzwonili i jemu bardziej truli niż mi. Wydaje mi się, że to też dlatego, że sobie zdawali z tego sprawę, że po prostu no, nie będę miała tam, że tak powiem, czasu na rozmowy. Faktycznie tych SMS-ów dużo dostałam. No jeżeli chodzi o wiadomość na Instagramie, Messengerze, to nie jestem w stanie odpisać, bo po prostu ta skrzynka z tymi innymi wiadomościami, no to jest masakra, więc raczej odpisuję tylko tym bardziej znajomym, gdzie widzę, że po prostu jest w tej głównej skrzynce. A też fajnie, bo dużo mojej rodziny było, znajomych w Budapeszcie, więc oni nie musieli do mnie dzwonić, tylko byli na miejscu. A skoro jesteśmy przy temacie znajomych i rodziny przede wszystkim, dla Ciebie jako człowieka, jako kobiety, jako sportsmenki zawodowej, jak ważne jest takie wsparcie sprzed telewizorów, na przykład sprzed odbiorników, a jak ważne jest takie wsparcie, jak masz tych najbliższych, swoją rodzinę na miejscu? To się czuje, tę energię? Jest moment przed startem na rozmowę, jest moment na wymienienie się, nie wiem, spojrzeniami? Zdarza się, że rodzina, że rodzice, że narzeczony pokażą jakieś tam serduszko, pomachają? Czy ty wtedy już jesteś na samym stadionie tak bardzo skupiona, że na nich też się nie skupiasz, tylko i wyłącznie na biegu? Jak to jest? No wiesz co, ja raczej jestem skupiona i też nawet staram się na nich nie patrzeć, bo wiem, że mogłabym się po prostu zestresować, że to mogłoby wzbudzić we mnie jakieś dodatkowe emocje, a nie chcę w ogóle się rozpraszać, tylko koncentrować się na tym jakimś konkretnym zadaniu, więc nawet jak wiem, że oni gdzieś tam są, to absolutnie ich nie szukam, tylko właśnie nie patrzę w te trybuny, żeby czasem ich nie zobaczyć, ale super jest bo wiem, że po prostu no jak jest sukces oczywiście, znaczy jak jest porażka, to bym płakała po prostu z nimi, ale jak jest sukces, no to się cieszymy razem są i te emocje, dokładnie.
rodziny, dokładnie. Te emocje są po prostu dużo większe i fajnie jest je przeżywać z bliskimi. A chwileczkę przed startem jest tam jakiś taki czas na zapleczu, powiedzmy to, żeby, nie wiem, porozmawiać na przykład z Konradem, czy żeby wysłuchać, co mają do powiedzenia rodzice, czy absolutnie nie? Czy nie ma na to przestrzeni? Czy ty już gdzieś tam słuchawki, muzyka, jakaś odprawa i takie totalne szykowanie? No ja raczej się szykuję, ja też wiem, jacy są moi rodzice i oni lubią rozmawiać o sporcie, ja niekoniecznie chcę rozmawiać o sporcie przed startem, w sensie w ogóle o starcie, bo nie chcę o tym myśleć, więc raczej dzień przed startem albo gdzieś tam rano, jak na przykład start jest wieczorem, to okej, ale już tak po południu to raczej ja się koncentruję sama i staram się właśnie z nikim tam nie rozmawiać o tych zawodach, żeby no, też jakoś nie tłoczyły mi się te myśli w głowie, żeby się nie stresować niepotrzebnie. Powiedz mi, Natalia, tak szczerze, teraz z perspektywy czasu, jak jechałaś do Budapesztu, dobrze powiedziałem, Budapesztu, tak. Z jakim jechałaś celem? Jakie było nastawienie? Wszyscy wiemy chyba o tym, bo media mówiły o tym bardzo głośno. Ja myślę, że o tym warto mówić, nawet trzeba mówić, że 40 lat czekaliśmy na ten medal, tak? 40 lat, słuchajcie, nie 4 miesiące, nie 4 tygodnie, nie 4 lata, tylko 40 lat. Jakie, Natka, były założenia? No wiadomo, że ty jesteś młoda, jesteś ambitna, kręciłaś świetne czasy, tak? No 49-48, jeżeli dobrze pamiętam, no to jest drugi wynik, jeżeli chodzi o tą naszą historię biegów na 400 metrów. W Polsce, tylko Irena Szewińska, tam odrobinkę lepszy czas. Z jakim nastawieniem jechałaś, czy liczyłaś na ten finał, czy gdzieś tam wierzyłaś i byłaś na tyle pewna siebie, że gdzieś tam liczyłaś na te top 3 na przykład? Znaczy, finał to był na pewno mój taki cel minimum, że chciałam go po prostu osiągnąć, bo wiedziałam, że mnie na to stać i też w tamtym roku miałam takie trochę na Mistrzostwach Świata no nieudany występ, a też myślałam o tym finale, no tam się tam nie udało i wiedziałam, że chodzi to za mną, że tak no chciałabym być w tym finale. No i z trenerem po cichu tak rozmawialiśmy o medalu. Wiedziałam, że chciałabym o niego walczyć. Znaczy najpierw sobie stawiałam cel, że chcę wejść do tego finału, a finał to już jest nowa historia i tam zobaczymy, co się wydarzy, bo to zawsze jest turniej, to zupełnie inaczej się układa. Nie wiedziałam, kto będzie w tym finale i tak dalej. Więc po cichu myśleliśmy o medalu, no ale wiedziałam, że to są Mistrzostwa Świata, to są 3 biegi, no to nie jest takie łatwe, tak jak na meetingach, że mówię, oddaje się ten jeden bieg i gdzieś tam się wygrywa, tylko no to jest cały turniej i trzeba go przejść właśnie bez tej presji, stresu, wszystko musi się potoczyć dobrze. Ale tak jak mówię, no po cichu myślałam o medalu, ale na pewno nie tak, że stawiałam się jako pewniaka. Wiedziałam, że to będzie trudna walka i że będę musiała dać sobie wszystko, żeby po prostu go zdobyć. A opowiedz trochę, Natalia, bo dla ciebie być może to jest oczywiste. Ja się szykowałem do rozmowy z tobą, więc dla mnie na ten moment już też to jest oczywiste, ale powiedz naszym widzom i słuchaczom, czym się różni meeting od właśnie na przykład takich zawodów rangi Mistrzostw Świata, bo to też trzeba inaczej rozłożyć siły, inaczej podejść do każdego biegu, trzeba mieć na pewno jakąś taką taktykę biegową bardziej rozłożoną i bardziej złożoną podczas Mistrzostw Świata niż na przykład takiego meetingu, zgadza się? Tak, generalnie przede wszystkim na meetingu no, startuje zazwyczaj 8 zawodniczek, bo jest 8 torów, ewentualnie 9. No i to nie zawsze są najlepsze zawodniczki na świecie. Tam jakoś tam, wiadomo, każdy sobie wybiera, organizator zaprasza i są takie meetingi, gdzie startują naprawdę najlepsze na świecie, no ale są też takie, gdzie, nie wiem, gdzie ja jestem najlepsza, że tak powiem. No różnie to bywa. I tam jest jeden start, po prostu przyjeżdżasz gdzieś, nie wiem, różnie, ale tam po świecie, po meetingach, w tym roku w wielu różnych miejscach byłam. Przyjeżdżasz, no rozgrzewasz się, oddajesz jeden bieg tak naprawdę i wracasz. No a tutaj są Mistrzostwa Świata, jest turniej, to wiadomo, startują wszystkie najlepsze na świecie, no bo to już są wszystkie w jednym miejscu i przechodzisz każdą rundę po kolei, czyli masz najpierw eliminację. Oczywiście tam są jakieś rozstawienia, czyli jak ja miałam, bo ja jechałam tutaj chyba z 4. wynikiem w tabelach, o ile się nie mylę. I byłam rozstawiona według tego wyniku, więc wiedziałam, że na przykład w eliminacjach nie trafię na tam pierwszą dziewczynę czy coś, bo wiedziałam, że tam jakieś jest taki klucz, ja go tam dokładnie nie znam, no sędziowie to układają, więc wiedziałam, że będę miała w miarę tą serię, bo jestem dobrze rozstawiona, no ale to mówię, jest seria eliminacyjna, później tu akurat był, nie było dnia przerwy, był od razu półfinał. I półfinały są 3, no tam jest już trochę trudniej, bo że tak powiem, te dziewczyny bardziej się już kumulują. I później mieliśmy dzień przerwy i był finał.
Ty jak byś wolała biegać, żeby był ten pierwszy bieg dzień wolny i później na przykład drugi bieg? Czy to jest zawsze ustawione w ten sposób, że jest bieg i później jest od razu tego samego dnia jeszcze kolejny? Bo to rzeczywiście w jakiś sposób te siły trzeba rozłożyć. My sobie oczywiście dzisiaj, Natalia, o tym porozmawiamy, ale osoby, które nigdy nie biegały 400 metrów, ja miałem okazję studiować 5 lat na WF-ie, więc wiem, z czym się je bieg 400-metrowy. Słuchajcie, to jest zupełnie co innego niż 100, 200, czy nie wiem, czy 1000 metrów, czy 800 metrów. To boli, to po prostu jest coś niesamowitego, ale to Natalia zaraz oczywiście wam o tym opowie. Jak ty to widzisz? Jak ty te siły? Jaki w ogóle był ten game plan? Jak już wiedzieliście, że będzie jeden bieg tego samego dnia, drugi bieg, jakaś taka taktyka położona, rozkładanie sił. Jak to wyglądało z waszego punktu widzenia? Twojego nie, nie i trenera nie oczywiście. Nie był tego samego dnia bieg, tylko następnego. Następnego? Eliminację, półfinał, dzień przerwy w ogóle. A, był dzień przerwy, tak, okej. Okay. Jeszcze, więc ogólnie to trwało 4 dni, można powiedzieć, okay. Tak, więc no dla mnie to raczej nie był problem, jak wiedziałam od razu, że tu będzie ten dzień przerwy, bo to dla mnie jest dużo czasu na regenerację. No i faktycznie to zależy od imprezy, bo ten układ biegów czasami jest różny. Mogą być dłuższe przerwy, mogą być krótsze, na przykład właśnie na halowych mistrzostwach świata i Europy, chyba tak jest, że eliminacje i właśnie półfinał są jednego dnia, czyli normalnie właśnie rano biegasz eliminację, po południu biegasz półfinał, no to wtedy jest trochę trudniej, faktycznie trzeba bardziej szachować, no ale tu nie było tego problemu. No założenia były takie, żeby w tych eliminacjach jak najbardziej się oszczędzić, bo wiedziałam, że mogę sobie na to pozwolić raczej, ale też założenia były takie, żeby tam, gdzie się uda, że tak powiem, walczyć o te pierwsze miejsca, bo to potem zależy też dalej od tego, w jakich będziemy seriach, czy jakie będziemy mieli tory. I mi na tym zależało, żeby jednak mieć dobre tory, bo no tutaj to jest bieganie nie do końca na czas, tylko na miejsca, więc ja chciałam widzieć swoje rywalki, trochę je kontrolować i zależało mi na tych dobrych torach. Więc wszędzie walczyłam o te pierwsze miejsca, no i w eliminacjach udało się trochę oszczędzić, bo też nie pobiegłam wolno, ale aż tak bardzo się, można powiedzieć, nie zmęczyłam, pobiegłam trochę wolniej. Natomiast w półfinale już trener powiedział, że po prostu jeżeli będzie trzeba, mam się zmęczyć, ale mam walczyć o wygraną, mam też zmęczyć rywalkę, bo jest ten jeden dzień przerwy, więc będzie dużo czasu na regenerację. Zobaczcie, moi drodzy, wydawałoby się, co to jest taki bieg na 400 metrów, nie, Natalia? Ktoś, kto się zupełnie nie zna, mógłby powiedzieć, stają dziewczyny albo faceci, w tym przypadku kobiety, stają w blokach startowych, jest sygnał i biegną, nie? A tu zobacz, mamy eliminację, mamy półfinały, mamy finały i z tego, co tutaj opowiadasz, to są, kurde, jedne wielkie sportowe szachy, nie? No bo tak, w eliminacjach, tak jak przed chwilą powiedziałaś, no pobiegnij tak, żeby nie stracić za dużo energii, ale pobiegnij dobrze. Pobiegnij na tyle dobrze, żeby najlepiej być no pierwszą, ale żeby tej energii za dużo z siebie nie oddać, no bo później nie będzie w półfinałach, nie będzie w finałach, ale chciałoby się z kolei mieć dobre miejsce, bo te dobre miejsce też pozwoli tobie wypaść lepiej w kolejnych biegach, tak? Czyli to jest jedna wielka, kurde, strategia i taka układanka. Trochę tak, ale ja też mogłam sobie na to pozwolić, bo wiedziałam, z jakiej pozycji startuję i jakby jaki mam czas, jakie dziewczyny ze mną biegną. No ale są też dziewczyny, które, no nie wiem, jadą trochę gorszym rekordem życiowym, są gorzej rozstawione, czy po prostu muszą walczyć w każdej rundzie i wtedy każdą rundę oddają na maksa i też sobie jakoś dają radę, więc no mówię, to zależy trochę, w jakiej pozycji startujesz, ale myślę, że to jest też później, liczy się to przy medalach, jednak te zaoszczędzone siły po prostu pozwalają na oddanie tego mocnego biegu, bo u nas było tak, że między półfinałami a finałami poprawiła się tylko jedna dziewczyna. Tylko ta, co wygrała, bo była super przygotowana, widocznie te półfinały jej aż wcale nie kosztowały, a reszta pobiegła w finale gorzej niż w półfinale. To znaczy, że gdzieś tam no, straciły może te siły wcześniej. Ja pobiegłam też gorzej, ale tam niedużo, 5-6 setnych, ale były dziewczyny, które pobiegły no, sporo gorzej, więc mówię, gdzieś może źle rozłożyły te siły, może straciły. No ciężko tutaj, ja z nimi nie rozmawiałam, więc ciężko mi tutaj się wypowiadać na ten temat, ale jednak jakby to przeanalizować, no to coś tam poszło nie tak. Na papierze to wygląda właśnie w ten sposób, jak powiedziałaś, nie? Że jednak gdzieś tych sił troszeczkę zabrakło. Opowiedz trochę, Natalia, o samym finale, bo tam specjaliści bardzo mocno, ja oglądałem oczywiście twój bieg, specjaliści bardzo mocno się wypowiadali, że takie specyficzne ustawienie, znaczy z punktu widzenia mojego laika na pewno specyficzne, bo ty tak, musiałaś bardzo mocno te mocne rywalki gonić i też bardzo mocno przed tymi mocnymi rywalkami uciekać, nie? Opowiedz trochę, jak to było, jaki też był game plan na ten bieg. Wiemy o tym, że ty te finisze masz absolutnie fenomenalne i znowu nam tutaj sprawiłaś, że ta krew się zamroziła i mieliśmy taki tą końcówkę wręcz w stylu horroru, natomiast no, w ten sposób się buduje historię i w ten sposób daje się i komentatorom, i widzom, i swoim fanom spektakularnych emocji, ale chciałbym, żebyś ty opowiedziała tak z punktu widzenia sportsmenki, biegaczki, jak to ten finał wyglądał.
Na pewno dla mnie to było dobre ustawienie torów i wcześniej, jak już właśnie zobaczyłam tory, bo tam dzień wcześniej one były wrzucone chyba, to powiedziałam trenerowi, że super, że w końcu dobrze wylosowałam, że naprawdę to jest dla mnie dobre ustawienie, że bardzo się cieszę z tego, że większość rywalek mam przed sobą, że jedną mam za sobą, ale też była bardzo szybka właśnie, więc dla mnie naprawdę to było dobre ustawienie. A jeżeli chodzi o sam bieg, no to ja wiedziałam, że mam i przed sobą, i za sobą szalone dziewczyny, że one potrafiły bardzo szybko zaczynać w tym sezonie, bo ja też je znam, biegałam z nimi wiele razy w tym sezonie i wiem mniej więcej też, jak one biegają, wiem, czego się zazwyczaj po nich spodziewać. Oczywiście każdy może zaskoczyć, każdy może nagle powiedzieć inaczej, ale generalnie wiem, czego się spodziewać. No i tu też nie było inaczej, bo ta dziewczyna, która była za mną na torze, zaczęła bardzo, bardzo szybko i ona mnie bardzo szybko dogoniła, ale ja wiedziałam, że ona tak zaczyna i mówię tylko, żeby nie biec za nią, bo i tak wiem, że to jest bardzo szybki bieg, że po prostu trzeba wytrzymać do końca i trzeba cierpliwie czekać tylko do tej ostatniej setki, gdzie właśnie zazwyczaj no ja mam ją najmocniejszą, może nie, ale powiedzmy, że mocniejszą od tych innych dziewczyn. No i w sumie nie za dużo pamiętam z tego biegu, bo naprawdę to są takie emocje i to wszystko jest... Potem, no mówię, nie pamięta się za dużo, to jest duże zmęczenie, plus właśnie dochodzą do tego emocje i taka mieszanka jest... No, Ciężko potem to opisywać, ale natomiast pamiętam, że jakby przez te pierwsze 200 metrów właśnie jak ona mnie dogoniła, to sobie myślałam tylko dobra, biegnij swoje i się nie przejmuj tym. I później jak wyszłam na ostatnią setkę, no to już wiedziałam, że będę miała medal, tylko nie wiedziałam jaki po prostu, bo wiedziałam, że jeszcze ta dziewczyna tam, ona miała chyba 7. tor, nie pamiętam dokładnie, ale była kawałek ode mnie, bardzo mocno mnie naciskała na końcu, a ja już czułam, że po prostu bardzo ciężko mi się biegnie na końcu. Wiem, że to trochę inaczej wygląda, bo faktycznie ja na ich tle się przesuwam. I to jest na to... Ja przepraszam, bo ja tak nie lubię wchodzić w zdanie, ale właśnie to jest to, czytałem mnóstwo twoich wypowiedzi, słuchałem mnóstwo twoich wypowiedzi po tym biegu i ty tam podkreślałaś, że Jezu, że było już bardzo ciężko, tak. że już cię odcinało, tak? Że już czułaś, że ten bieg po prostu dał ci tak do wiwatu, że to już ledwo. I ja tyle razy widziałem tą twoją końcówkę i za każdym razem sobie myślę, kurde, wiem jak te 400 metrów się biega, wiem jakie ono jest ciężkie, jak się ma w nogach, jak się ma w płucu, że już człowiek no niby biegnie, ale tak naprawdę to już nie biegnie, nie wie czy się zaraz przewróci, czy się położy, czy straci równowagę. Natomiast zmierzam do tego, że ty podkreślasz, że ten bieg był taki ciężki, był taki trudny, ten finisz był, że Jezus, już ledwo żyłam. A na oglądając ten twój bieg, to ty cały czas się, wiesz, poruszasz ku przodowi, jesteś coraz dalej i ty w ogóle nie wyglądasz na zmęczoną. To jest ten profesjonalizm, to jest właśnie ta rutyna? Nie wiem, szczerze mówiąc, ja mam coś takiego i mi to wiele osób mówi, że ja nigdy nie wyglądam na zmęczoną i że generalnie właśnie nawet to wygląda na tych finiszach, że ja mam dużo siły i faktycznie często mam dużo siły, w sensie tak nawet to czuję, ale to było zupełnie inaczej. Tylko mam coś takiego, że na zmęczeniu się potrafię przesuwać do przodu. Wydaje mi się, że to jest dobra cecha, jeżeli chodzi o 400 metrów. Ale żeby nie było, no ta setka ostatnia jest najwolniejsza zawsze. Ja to zawsze powtarzam, bo niektórzy mówią, że przyspieszam na tej ostatniej setce. No nie przyspieszam, ona jest najwolniejsza, bo my znamy rozkład tych wszystkich setek. Po prostu te dziewczyny bardziej ścina niż mnie. Więc one po prostu biegną wolniej niż ja, ale no ja też zwalniam. Opowiedzmy sobie teraz, Natalia, trochę, bo myślę, że to jest temat bardzo ważny i nikt lepiej nie opowie o tym niż ty. Dlaczego te 400 metrów jest takim trudnym rodzajem biegu, może w ten sposób powiem? Dlaczego to jest tak katorżniczy bieg? Dlaczego zabiera tyle sił, zabiera tyle energii? Dlaczego zawodnicy po tych 400 metrach często padają i przez kilka dobrych minut nie mogą dojść do siebie? No są setki, są dwusetki, tak, które się też biega troszeczkę inaczej. Opowiedz trochę o specyfice biegu, mogę chyba w ten sposób powiedzieć, na 400 metrów. No tu musielibyśmy trochę w fizjologię wejść, więc ja może tak dokładnie nie będę opowiadać o tym, ale generalnie jest to wysiłek beztlenowy, glikolityczny, no i tutaj ubocznym produktem tego wysiłku jest kwas mlekowy i to głównie też dlatego tak się czujemy po, bo ten kwas mlekowy się kumuluje w naszym organizmie, no i powoduje, że tak powiem, ból mięśni, często jakieś tutaj no, wymioty czy tego typu rzeczy, ale generalnie tak prościej mówiąc, no to chodzi o to, że to jest przedłużony sprint, czyli musimy biec szybko, ale dosyć długo, no bo jednak 400 metrów to może się dla kogoś, kto biega jakieś długie dystanse, nie wydaje dużo, ale jak sobie pomyślisz właśnie, że musisz biec sprintem przez te 400 metrów, no to już wygląda trochę gorzej. Proponuję każdemu właśnie, kto nie wie, to żeby poszedł sobie na stadion, to zazwyczaj jest jedno koło, są też inne stadiony, no ale zazwyczaj jest to 400 metrów i po prostu ruszył praktycznie na maksa i próbował przebiec 400 metrów. Oczywiście ktoś, kto nie trenuje do tego, nie doprowadzi organizmu do takiego zmęczenia, bo generalnie my na przykład mierzymy kwas mlekowy na treningach i on potrafi być bardzo wysoki. I
myślę, że normalny człowiek nie, nawet nie doprowadziłby do takiego stężenia kwasu mlekowego w swoim organizmie, bo no jakby też na tym polega trening na 400 metrów i to jest właśnie o tyle trudne i męczące, że my musimy się zaadoptować do tego kwasu i cały czas przesuwać gdzieś tam jego granice i dlatego ten trening jest taki nieprzyjemny, bo często właśnie no wysoko się na nim kwasimy. A opowiedz trochę o treningach. Jak te treningi twoje wyglądają? Ja wiem o tym, że jakbyś chciała opowiedzieć dokładnie, to są pewnie też rzeczy, których ty jako... Mogę powiedzieć sprinterka? Tak, mogę, nie? Bo oczywiście. To jednak jakby nie patrzeć, biegi na 400 metrów, to jest sprint. Tak. Jakby to dziwnie brzmiało, ale to jest jednak sprint. Ty pewnie jakiś tam tajników swoich sportowych czy też trenerskich nie wszystko możesz zgadzać, ale jakbyś tak miała taki schemat swojego tygodnia, takiego, nie wiem, no nazwijmy to mikrocyklu tygodniowego, jakbyś miała zdradzić, to jak to wygląda? Kiedy są dla ciebie te najtrudniejsze sesje? Które sesje lubisz najbardziej? Mhm. Jak wygląda taki tygodniowy rozkład treningowy? Znaczy, generalnie trenuję 6 razy w tygodniu zazwyczaj. Jakiś tam jeden dzień staram się mieć wolny, chociaż nie zawsze to się udaje, bo to zależy od tego, w jakim okresie jesteśmy. I zazwyczaj jest tak, że 2 razy w tygodniu mam siłownię. Kurczę, no tutaj zależy, w jakim okresie jesteśmy, ale no powiedzmy, że 4 pozostałe dni to jest bieganie, różne formy, bo albo to jest jakieś krótsze bieganie typu szybkość, albo dłuższe bieganie typu właśnie wytrzymałość, ale to wszystko zależy od tego, w jakim okresie się znajdujemy, bo no na przykład w sezonie powiedzmy dużo mniej się biega, dużo mniejsza jest to objętość, dużo większa intensywność niż w jakimś tam okresie przygotowawczym, więc to wszystko zależy, w jakim okresie się znajdujemy, ale faktycznie raczej te 4 jednostki w tygodniu są po prostu biegowe. W różnej formie, bo mamy też na przykład siłę biegową, to są jakieś różne skipy, czy tam podbiegi, gdzie biegamy, może być pod górkę na przykład, no bo są też różne formy tego. Ale no mówię, zazwyczaj to są jakieś 4 jednostki biegowe w różnej formie i 2 razy w tygodniu siłownia. A ta siłownia, jeżeli mogę tutaj podpytać, jakbyś mogła powiedzieć coś więcej, my tutaj na kanale Olimp Sport Nutryczny, jak się domyślasz, mamy szeroką taką rodzinę. Tak się domyślam. Tak, fanów sportów siłowych, tak? Przewalania klamotów, chodzenia na siłownię, trójboju siłowego, etc., etc. I na pewno oni chcieliby tutaj wiedzieć, jak to wygląda, jak sprinterka chodzi na siłownię, jak to się mówi, przewala to żelastwo. Jak te treningi wyglądają? Ty też tam masz jakoś dzielone, nie wiem, na przykład na blok siłowy? Opowiedz. Generalnie na siłowni, no ja aż takiej dużej... Znaczy, jest to ważny trening, ale wiadomo, no, można powiedzieć, że nie najważniejszy, gdzieś tam to bieganie jest trochę ważniejsze, ale no jednak jestem sprinterką, więc ta siła się przydaje do też poprawy szybkości, co by nie było. Z takich ćwiczeń, można powiedzieć, ciężarowych, to powiedziałabym, że robię przysiad. Tylko, że niepełny, robię taki do kąta prostego, bo nam to zupełnie nie jest potrzebne, żeby tam też nie wiadomo, jakie rzeczy robić. I zobaczcie, cenna uwaga od Natalii, że sprinterzy na przykład tutaj połóweczki robią. I robimy też takie ćwiartki, to w ogóle myślę, że ludzie na siłowniach bojkotują takie ćwiczenia, ale to chodzi o generalnie ruch z biodra i to jest takie specyficzne, można powiedzieć, podbieganie bardziej, pod sprinty. Taki szybki hip-hinch, dobrze rozumiem, tak? Taki strzał z biodra, który jest ci potrzebny do szybkiego biegania. I robię jeszcze zarzuty, a oprócz tego to raczej robię ćwiczenia takie specyficzne, typu jakieś wejścia na skrzynię, jakieś wyskoki, to wszystko na pracę stopy, tak, i dodatkowo robię ćwiczenia, ale to już raczej z moim fizjoterapeutą, takie prewencyjne przeciwko urazom i to są różne ćwiczenia na dwugłowe, biodrowo-lędźwiowe, czworogłowe, już z trochę mniejszymi obciążeniami, często jakieś ekscentryczne, żeby unikać urazów, znaczy zapobiegać im. A czy sprinterzy dużo robią takiego treningu pliometrycznego? Dużo masz jakichś takich wskoków, wyskoków, naskoków, podskoków? Tak, ale często mamy to jako osobną jednostkę. Rozumiem. Często mamy jako osobną jednostkę, no bo to jednak jest przydatne. U nas jest ważny w ogóle ten ruch stopy, ta reaktywność stopy, więc mamy taki trening, ale właśnie często mamy jako osobną jednostkę taki trening skoczności mocy. No to mamy tak z grubsza, jeżeli chodzi o trening siłowy. To teraz opowiedz troszeczkę więcej o tym bieganiu. Powiedziałaś, że macie te krótsze odcinki biegowe, te dłuższe odcinki biegowe. Krótsze to znaczy jak? No bo przecież ty jako sprinterka, która biega 400 metrów, przecież nie zawsze non-stop biegasz te 400 metrów, ja nie? Ja w ogóle nie biegam
biegam 400 metrów. Stówki, 200, tak? Ja opowiedz troszeczkę. W ogóle nie biegam 400 metrów na treningu, na szczęście, bo wydaje mi się, że to by było straszne. Mamy taki trening szybkości i to pewnie właśnie wydaje się bardzo, bardzo lekkie, bo biegamy zazwyczaj na takim treningu 40, 60 i to na długich przerwach, bo teoretycznie na szybkości powinna być taka przerwa do pełnego wypoczynku. Rozumiem. Więc tylko, że biegamy to na maksa i tam no, naprawdę osiągamy duże prędkości. Może ja też nie do końca, no, ale są tacy, którzy naprawdę osiągają bardzo, bardzo duże prędkości. Mamy też trening wytrzymałości szybkościowej tak zwany. To jest dla mnie najgorszy trening, absolutnie najgorszy, bo tam właśnie biegamy takie odcinki. No ja biegam do 150 metrów, czyli właśnie na przykład setki, 150, 120, tylko że one są na krótkich przerwach, ale szybko. Czyli takie, przepraszam za sformułowanie, czyli takie do obrzygu, tak? No, do pożygu, tak. No bo nie dość, tak. że bardzo szybko, to jeszcze krótka przerwa. Tak, czyli biegamy takie interwały właśnie na setkach, czyli biegniesz 100 metrów no, szybko i przerwa w truchcie, czyli wracasz w truchcie, 100 metrów, przerwa w truchcie i tak sobie biegasz. Czyli można powiedzieć, że taka jednostka twoja treningowa jest cały czas na takim permanentnym zmęczeniu. To jedyny moment, kiedy ty no tak odpoczywasz, powiedzmy, to jest ten taki active rest, jak wracasz sobie tym truchcikiem, czy no tam takim spacerkiem. Mamy też czasami dłuższe przerwy na przykład między seriami. Rozumiem. Bo często jest tak, że gdzieś tam pierwsza seria jest taka na przykład na wprowadzenie, gdzieś tam, żeby tylko podbić ten kwasmykowy, potem jest jakaś dłuższa przerwa i na przykład druga seria jest gorsza, nie? No to ta pierwsza seria jeszcze jest taka okej, okay, a druga seria już nie jest okej. Okay. To już jesteś wtedy cierpiętnikiem. Tak. No, niestety. Coś jeszcze, jeżeli chodzi o bieganie? No i zazwyczaj tak jedną, dwie jednostki w tygodniu to jest taka wytrzymałość specjalna, tak zwana. Czyli to są właśnie odcinki no, dłuższe. Ja biegam różne, biegam 300 metrów, 250, biegam też 500. W ogóle właśnie będę jutro na zawodach biec, to może być trochę straszne. I dobrze wspomniałaś o tym memoriale, bo sobie też bym chciał, żebyśmy o tym koniecznie porozmawiali. Nie zapomnijmy, dobrze? Jakby mi gdzieś uciekło. Dobrze. Więc biegam dłuższe odcinki, no i tu się biega na trochę dłuższych przerwach, ale też, no intensywność, tak jak mówię, zależy po prostu od okresu, w jakim jesteśmy. Czasami to jest krótsze przerwy i trochę mniejsza intensywność, a na przykład w sezonie to jest już praktycznie prędkości są startowe, ale są też dłuższe przerwy. A czemu, Natalia, jakbyś miała tak w jednym zdaniu powiedzieć, czemu w ogóle nie biegasz czterech setek, że tak powiem? Czy raz na jakiś czas, na parę tygodni jesteś sprawdzana gdzieś na te 400 metrów? Bo chyba nie. Nie. Ogólnie można biegać 400 metrów w treningu, to nie jest tak, że nie można. Niektórzy to robią, ale mi się wydaje, że to dla mnie akurat na psychikę niezbyt dobrze by działało, bo no, jakby ten dystans się niezbyt dobrze kojarzy jednak. I nie jest potrzebne, żeby to biegać w treningu. W sensie można to zastąpić właśnie innymi odcinkami, a wydaje mi się, że tak pod względem psychologicznym no to lepiej biegać inne odcinki niż to 400. A jeżeli chodzi o sprawdziany, to ja w ogóle nie biegam sprawdzianów na treningach. Jakby trener w ogóle tego nie robi. Nie wiem, nie robimy tego, biegamy tylko treningi, a dla mnie sprawdzianem są zawody. A o to też chciałem zapytać, skoro nie robisz tych sprawdzianów, na 400 metrów oczywiście, nie zdarza ci się nigdy tak, czy być może czasami ci się zdarza, że szykujesz się na jakiś start, który jest dla ciebie wyjątkowo ważny? No jesteś profesjonalistką, to każdy start jest dla ciebie ważny, może źle to sformułowałem, ale nie masz tak, że gdzieś tak od środka cię troszeczkę toczy taka ciekawość, że kurczaki, ciekawe ile ja bym teraz w takiej formie te 400 metrów pobiega. Czy dla ciebie sprawdzianem jest po prostu bieg na zawodach? Tak, raczej bieg na zawodach. No ja też w miarę wiem, w jakiej formie jestem, bo no, ja wiem, jakie czasy biegam na treningach na inne dystanse, więc jestem w stanie to założyć. Wiadomo, że każdy trening jest trochę inny, ale widzę mniej więcej, po ile biegam i też wiem, ile mnie to kosztuje, jakim na przykład kosztem to biegam, bo to też ma duże znaczenie, bo wiem, że na treningach niektóre odcinki dużo jest osób w stanie przebiec szybko, ale też pytanie, jakim kosztem na przykład. Więc ja, no, ja już tyle lat trenuję, że po prostu to się wie. Jeszcze bym chciał, żebyś, Natalia, poruszyła taki temat. Wydaje mi się, przynajmniej dla mnie, mam nadzieję, że dla widzów i dla słuchaczy. Mówię dla widzów i dla słuchaczy, bo ten podcast Jazda z Wujaszkiem, może nie wiesz, ale niektórzy lubią sobie go oglądać i słuchać na przykład, bo oczywiście będziemy też wrzucać zdjęcia, będziemy wrzucać te krótkie filmiki, przebitki swojej kariery i tak dalej, więc niektórzy sobie oglądają i słuchają, ale jesteśmy też na Spotify, więc bardzo często, coraz częściej dostaję od ludzi taki feedback, że lubią sobie, nie wiem, iść na siłownię, lubią sobie pobiegać, robić jakąkolwiek inną aktywność fizyczną, czy nawet, nie wiem, są gdzieś na mieście, idą sobie spacerkiem, odpalają sobie Jazdę z Wujaszkiem i Natalia Kaczmarek opowiada im o tym, jak o specyfice biegów na 400 metrów na przykład, tak? Do czego zmierzam? Jakie miało być moje pytanie? Czy podczas takiego treningu, gdzie masz swój sztab,
jest pobierana tobie krew, jesteś sprawdzana, jak wygląda zakwaszenie, na jakim poziomie jest ten kwas mlekowy. Opowiedz trochę też oczywiście tak w telegraficznym skrócie, jakimi narzędziami wy, z jakich narzędzi korzystacie podczas takiego treningu. Co daje wam takie bardzo dobre pomiary informujące ciebie i twój sztab, że jesteś w formie, nie jesteś w formie, jesteś zmęczona, jesteś przemęczona, jesteś przetrenowana, etc., etc.? Ja generalnie przede wszystkim kieruję się moimi subiektywnymi odczuciami, jakby to nie brzmiało, bo po prostu wszelkie te maszyny zazwyczaj zawodzą trochę, bo nie mamy takiego dostępu, żeby, nie wiem, pobierać krew i oddawać ją do laboratorium po każdym treningu. I tak od razu, nie? I dokładnie, od razu mieć wynik i tu sobie analizować, dokładnie. Tak? Mamy maszynkę do pomiaru kwasu i ona jest teraz w miarę sprawdzona, ale mieliśmy wcześniej maszynki, które były w ogóle beznadziejne, bym powiedziała, bo one naprawdę źle mierzyły. No i teraz jakby jakikolwiek trener się tym sugerował, to by nic z tego nie wyszło. Naprawdę, absolutnie nic. Czyli mogło być tak, że twoja subiektywna opinia była inna, tak, niż pokazywała maszyna do pomiaru kwasu mlekowego, tak? I wtedy mamy problem. Tak, i wtedy mamy problem. Teraz mamy trochę lepszą tą maszynkę, więc tak jak mówię, jest trochę lepiej akurat z tym. No ale to i tak nie zawsze się pokrywa też. W ogóle często jest tak, że jak ktoś już jest przetrenowany, to on nie dojdzie do wysokich wartości kwasu mlekowego. O, to jest ciekawe. Tak, i wtedy po prostu no ktoś, jeżeli trener by był taki trochę nadgorliwy, to mógłby tutaj przeginać, że tak powiem, jeżeli by się sugerował tylko tą maszynką oczywiście, a nie na przykład samopoczuciem zawodnika. No ja mam też takie urządzonko jak łup. Co to jest dokładnie, to ja nie wiem, w sensie to jest do pomiaru i to mierzy w bardzo dobry sposób regenerację na podstawie HRV. HRV to jest jakaś, częstotliwość skurczu serca, coś w tym stylu, ja też nie chcę tu powiedzieć, bo ja dokładnie tego nie pamiętam, oczywiście trzeba by było to przeczytać, ale oni mają opracowany jakiś własny system i on na podstawie właśnie, no powinno się go nosić cały czas, przez cały dzień, mierzy regenerację. I oczywiście ja się też tym trochę sugeruję, no nie tak też zero-jedynkowo, bo też różnie bywa, ale też sprawdzam to codziennie, staram się analizować te pomiary, wiadomo, lepiej mierzyć to przez dłuższy czas, żeby patrzeć, jak nasz organizm reaguje i tak dalej, i ja się staram to robić. To zazwyczaj bardziej się pokrywa z moimi subiektywnymi odczuciami. Ale tak jak mówię, koniec końców, no ja już bardzo długo trenuję i wiem kiedy, jak się czuję i tak dalej. I ja po prostu jestem też bardzo komunikatywna i uważam, że to jest, że w ogóle komunikacja, dobra komunikacja to jest podstawa w sporcie, znaczy w ogóle to jest podstawa, ale uważam, że w dobrym treningu, w sporcie zawodowym to jest bardzo, bardzo ważne i ja po prostu wszystko mówię trenerowi. Czyli nie ma owijania w bawełnę, tak? Jak coś leży na duszy, na sercu. Ja też miałem takie poczucie, że chyba z tobą się tak pracuje, bo widziałem jedną twoją ciekawą wypowiedź gdzieś w telewizji, że nie chcę tu przekłamać i wkładać słów w twoje usta, których nie wypowiedziałaś tak dokładnie, no ale tam dałaś do zrozumienia, że z tobą nie zawsze jest lekko i że bywa ciekawie i bywa różnie, natomiast chyba ostatecznie robisz te wyniki i dajesz taką ogólną satysfakcję sztabowi, który z tobą trenuje i trenerowi, tak? Któremu tam dajesz trochę do wiwatu. O, tak ja to odebrałem. Tak, no na pewno, w sensie tak ja się trochę śmieję, no ale na pewno nie jestem łatwą osobą do końca, aczkolwiek staram się też być, żeby się pracowało nam wszystkim przyjemnie, no bo jednak dużo tego czasu spędzamy razem i nie chcę tam nikomu, wiadomo, robić na złość albo coś, ale no też mam gorsze dni, czasami jestem trochę niemiła, bo jak stanę lewą nogą, to potrafię coś tam być trochę nieprzyjemna, no ale wiadomo, raczej ogólnie trener też mnie na tyle zna, że często wie, kiedy mam taki dzień i po prostu stara się mnie nie denerwować, bym tak powiedziała, bo mój trener też sobie lubi pożartować, ale jak widzi, że ja nie mam na to ochoty, to raczej też odpuszcza i nie stara się mnie tam specjalnie zdenerwować, żeby nie dochodziło do niepotrzebnych jakichś sytuacji. Ale tak jak mówię, raczej mamy dobry kontakt i nie wiem, trenujemy już razem 7 chyba lat, czy 7 lat. Nie wiem. Szmat czasu. 7 lat, więc dokładnie, szmat czasu i dobrze się znamy i tak jak mówię, ja też staram się zawsze wszystko mówić i po prostu trener też o tym wie, trener zawsze pyta, trener mnie słucha, więc uważam, że to jest podstawa, bo ja miałam takie sytuacje, że na przykład potrafiłam wstać rano i czułam się fatalnie, po prostu okropnie, nie wiem, wstałam rano, no każdy ma czasami taki dzień, zwłaszcza jak się ciężko trenuje gdzieś tam, no jesteśmy na zgrupowaniu, nie wiem, to byliśmy akurat w RPA, tam jest wysokość, jest bardzo ciepło, do tego właśnie ciężko trenowaliśmy i po prostu wstałam rano i mówię, czuję się okropnie, no nie wiem, co mam zrobić i przychodzę do trenera i mówię trenerze, że czuję się dzisiaj źle, że jakoś tak, nie wiem, co się dzieje, ale po prostu no jest fatalnie i w ogóle zmienialiśmy trening, przekładaliśmy na przykład, robiliśmy jakiś luźniejszy dzień, przekładaliśmy bieganie na następny dzień, bo jakby
nie chodzi o to w tym wszystkim, żeby z czytą się trzymać planu, tylko żeby ten plan był dostosowany do nas, bo tak naprawdę często ten jeden dzień wolnego czy jeden dzień luźnego treningu nic nie zmieni, a wręcz tym dokładnie, wręcz pomoże, bo tym ciężkim treningiem moglibyśmy się dobić na jakiś dłuższy czas. Czyli widzę, nie chcę absolutnie gloryfikować Stanów Zjednoczonych, bo ja uważam, że tutaj mamy też świetnych trenerów w wielu dyscyplinach sportowych, między innymi w lekkiej atletyce, ale jak miałem przyjemność i okazję rozmawiać z Karoliną Kowalkiewicz, ona mi powiedziała, że jak tam wyjeżdża do American Top Team, to tam jest dokładnie takie samo podejście, jak ty przed chwilą powiedziałaś, że jak ona ma fatalny dzień, budzi się, nie wiem, z bólem głowy, czuje się po prostu, brzydko mówiąc w cudzysłowie, jak śmieć, idzie do trenera i trener to rzeczywiście widzi, to mówi: Karolina, wynocha z sali, nie? Dzisiaj masz na przykład wolno, albo robią zupełnie co innego. I zmierzam oczywiście do tego, że widzę, że teraz coraz częściej w każdej dyscyplinie sportowej odchodzi się od takiego trzymania się na sztywno planu treningowego i zmuszania zawodników do ciągłego podnoszenia poprzeczki, nawet jak się źle czuje, tylko jednak jest komunikacja i jeżeli potrzebna jest zmiana, to tę zmianę robicie. Raczej tak. Ja myślę, że to też się zmieniło, bo kiedyś właśnie było takie, no taka stara szkoła trenerska. Na siłę, dokładnie. Mocno, wszystko jak najmocniej, najcięższy trening. Chociaż no ja też nie będę tutaj mówić, ale doskonale wiem, że kiedyś były inne metody antydopingowe i na pewno więcej ludzi stosowało zakazane środki i przy tym można było dużo ciężej trenować. No to się nie oszukujmy, po to się bierze, zakładam, żeby no po prostu ciężko trenować i przesuwać te granice na treningach, żeby szybciej się regenerować. No a niestety, no jakby nie biorąc nic, no nie przeskoczymy pewnych rzeczy i ta regeneracja musi być, po prostu musi być. I ona nie zawsze wystąpi tak bardzo szybko i czasami potrzebujemy jednego dnia więcej właśnie, czy to coś w tym stylu. No i to jest całkiem normalne. I wydaje mi się, że trenerzy zaczęli to rozumieć. Może też dostęp do wiedzy jest większy po prostu, bo jednak, no wiadomo, internet zrobił swoje, jest dużo publikacji, można dużo czytać, można się edukować, ludzie robią różne badania i wydaje mi się, że to wszystko spowodowało, że ludzie zaczęli trenerzy zaczęli rozumieć, że wcale niekoniecznie trzeba codziennie jak najciężej trenować i umierać, tylko to wszystko można jakby dostosować do zawodnika i ja nie mówię, trzeba ciężko trenować, bo ja też ciężko trenuję, ale są takie treningi, gdzie właśnie odpuszczamy, czy nie każdy trening robię na zabój, można powiedzieć. Nie chciałem tego tematu poruszać, jakoś tak w ogóle nie wziąłem go tutaj w sferę naszej rozmowy, natomiast poruszyłaś ten temat, jeżeli nie chcesz o nim rozmawiać, absolutnie to uszanuję, powiedz tylko pomidor i lecimy dalej, ale powiedziałaś o tym temacie dopingu i to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście kiedyś jak WADA nie była tak skuteczna, może powiedzmy w ten sposób, te maszyny nie były technologicznie tak posunięte w przód, tak jak teraz, gdzie WADA potrafi złapać, nie wiem, na metabolitach po 2 latach, tak, czy po 3 latach, jakichś tam środków dopingujących. Jaki ty masz, Natalia, w ogóle stosunek do dopingu? Bo to, że jesteś zawodniczką, która dopingu nie stosuje, to w ogóle nawet tego tematu nie musimy poruszać. Natomiast jak ty się zapatrujesz na to? Ty to rozumiesz, nie rozumiesz, wiesz, czemu tak zawodnicy robią, nie wiesz, czemu tak robią, uważasz, że nie wiem, że to powinno być absolutnie zakazane, czy doping powinien być, nie wiem, dostępny na przykład dla wszystkich? Powiedz proszę, jako sportsmenka, jak ty to widzisz. No, ja uważam, że powinien być absolutnie zakazany i w zasadzie w sportach wszystkich olimpijskich czy profesjonalnych jest. No bo nie można stosować dopingu, jest normalnie, jakby wszystkie substancje zakazane są wypisane i wiadomo, jak cię złapią, no to masz, że tak powiem, problem, no jesteś zawieszony na ileś tam lat, wiadomo, że to są indywidualne jakieś tam stosowane kary. No i wszyscy o tym wiedzą, bo generalnie wszyscy o tym wiedzą, więc jak ktoś stosuje doping, no to ja to trochę rozumiem, trochę nie, no bo nie rozumiem, bo w sensie jakby on się musi liczyć z tym, że zostanie złapany, ale zakładam, że niektórzy po prostu nie wiem, nie mają takiej moralności i po prostu chcą być najlepsi za wszelką cenę. No nie wiem, ja tak zupełnie nie mam. Ja jestem właśnie czysta, nie biorę dopingu i po prostu naiwnie wierzę, że moi rywale też nie biorą, że po prostu uczciwą rywalizację, że tak biorę udział w uczciwej rywalizacji i wszyscy podchodzą do tego tak jak ja, żeby po prostu wygrał najlepszy, uczciwy zawodnik. Ale użyłaś teraz bardzo fajnego sformułowania. Powiedziałaś: naiwnie wierzę. No bo zdajesz sobie sprawę, tak, że jednak ten doping jest, jednak, nie? No jest, bo ludzie wpadają i to widać. No, zakładam, że w innych sportach też. No ja bardziej śledzę lekkoatletykę i widzę, że teraz właśnie WADA w ogóle bardzo, bardzo ruszyła do przodu. Bardzo. I naprawdę w tym roku bardzo dużo ludzi wpadło. I ja tak, jest taki portal, gdzie tam taki pan publikuje wszystkie informacje lekkoatletyczne. No i ja tam sobie wchodzę z jakiś czas i na przykład wchodzę znowu
ktoś padł na dopingu, wchodzę, znowu ktoś padł na... Jezu, mówię, ile tego po prostu jest, no naprawdę mnóstwo, ale ja uważam, że to dobrze, bo może ludzie zaczną się bać i nie będą brali tak tego dopingu, no ja uważam, że sport powinien być czysty, już pomijając to, że uważam, że doping w ogóle dla mnie ma w większości przypadków złe skutki uboczne, no bo jednak jest wiele obciążeń, na przykład układu krwionośnego i tak dalej, a teraz dużo ludzi w ogóle promuje ten doping i uważam, że młodzi ludzie go biorą nieodpowiedzialnie, co po prostu już nie mówię o sportowcach, tylko zwykłych ludziach właśnie, którzy na przykład chodzą na siłownię i potem jest dużo skutków ubocznych, nieplanowanych, no ale to jest też tylko moje zdanie, ale w sporcie nie można zażywać dopingu i tutaj jestem zero-jedynkowa, że tak powiem. Ja powiem tobie szczerze, podzielę się taką moją subiektywną opinią. Ja to uważam, że powinny być dwie opcje. Nie ja jestem od tego, żeby wybierać, nie? Tylko ja uważam, że sport powinien być absolutnie czysty, nie? I jeżeli byłaby możliwość stuprocentowej pewności, że każdy jeden zawodnik, zawodniczka, bez względu na to, o jakiej dyscyplinie sportowej mówimy, powiedzmy w tym momencie o lekkiej atletyce, mamy stuprocentową pewność, że wszyscy są na pewno czyści, to powinien być absolutny zakaz. Natomiast wiem, że to zabrzmi dosyć kontrowersyjnie, to co powiem, natomiast skoro takiej pewności nie mam, to zastanawiam się, czy kiedyś nie powinno być tak, żeby pozwolić ten doping brać. Tylko wtedy będzie to nieuczciwe bardzo względem takich osób, które deklarują, że ja, czy to jest dozwolone, czy niedozwolone, to ja i tak nie chcę, nie? A osoby, które na przykład nie brały do tej pory, mogą sobie, bo na przykład się bały, mogą sobie pomyśleć, no dobra, to jak teraz jest dozwolone, to ja jednak sobie może spróbuję i gdzieś tam tą poprzeczkę będą podnosić sobie, nie? Ale wiesz, co mam na myśli, tak, nie? Tak, że... były takie pomysły, jakieś... nie wiem, chyba to był jakiś milioner, czy ktoś tam wpadł na taki pomysł, że on zrobi swoje mistrzostwa świata, gdzie pozwoli startować właśnie dopingowiczom, no bo część ludzi w ogóle jest zawieszonych jakby już na zawsze, albo na 4 lata, w ogóle nie mogą startować, więc on stwierdził, że on zrobi dla nich takie mistrzostwa świata, ale nie wiem, dalej to się nie rozwinęło, wydaje mi się, że to jest dosyć kontrowersyjny pomysł, nie wiem też, kto by chciał to finansować, no bo to jednak tak, jest... Tak, oczywiście, no tak. Już dosyć, tak jak mówię, poza tym, czy ktoś weźmie odpowiedzialność za tych ludzi, jakby podejrzewam, że jeżeli byłoby na to zgoda, ludzie zaczęliby niemożliwie dużo brać tego dopingu i czy ktoś weźmie odpowiedzialność za ich zdrowie, za to, jeżeli komuś by się coś stało, no nie wiem, wydaje mi się, że nie, bo to jest właśnie dosyć trudny temat, a poza tym wydaje mi się, że wtedy byłoby tak, że wygrywałby ten, kto ma więcej pieniędzy. Tak. Musiałby być uzdolniony, bo dalej ciężko uważam, dokładnie, ale dalej, jeżeli ktoś by miał super dużo pieniędzy, jakiś super ludzi, którzy się znają na tym, no bo wydaje mi się, że są ludzie, którzy po prostu wiedzą, co brać, kiedy brać i tak dalej, to oni by wygrywali. Obawiam się, że w niektórych dyscyplinach, Natalia, jest właśnie tak, jak powiedziałaś, że ci, co bardzo ciężko pracują, mają do tego jeszcze, są predysponowani i mają odpowiedni sztab i kupę pieniędzy, to mogą robić rzeczywiście wyniki, ale my się nie spotkaliśmy tutaj, żeby rozmawiać o dopingu, także... Ja dalej naiwnie wierzę, bo i niech tak będzie. Są uczciwi. I niech tak, najważniejsze, że ty z czystym sumieniem wstając rano, tak jak na przykład dzisiaj, robiłaś ranną toaletę, to mogłaś sobie powiedzieć, jestem wicemistrzynią świata, wybiegłam na 400 metrów i jestem nati, czyli jestem czysta, tak? Nic nie biorę. Miałam kontrolę po medalu, nie, w sumie nie sprawdziłam, czy ona jest już negatywna, bo to tam zawsze chwilę trwa, zanim oni to wpiszą do systemu. No ale raczej się o to nie martwię. Miałam w tym roku z 15 kontroli i wszystkie do tej pory negatywne, więc zakładam, że tutaj nic nie ulegnie zmianie. A powiedz jeszcze tylko o tych kontrolach, skoro poruszałaś ten temat. Wpadają czasem z zaskoczki, czy raczej jesteś informowana? Jak to aktualnie wygląda? Czy ty musisz dawać znać zawsze, za każdym razem, gdzie jesteś, gdzie lecisz, nie wiem, w jakiej sferze czasowej się będziesz znajdować i tak dalej, i tak dalej? Czy to nie jest tak do końca, jak się opowiada, że musisz już tu praktycznie z całego swojego życia ludziom z kontroli antydopingowych się tłumaczyć? Znaczy, tak, muszę. Musisz. Muszę codziennie podawać, gdzie jestem, ale to jest tylko godzina, tak jakby, więc ja, jeżeli podaję godzinowe okienko, no to w tej godzinie muszę być, bo jeżeli mnie tam nie ma, no to wtedy mam żółtą kartkę i mam problem. Ale no wiadomo, że przecież cały dzień nie będę tam, gdzie podam, w sensie jak na przykład teraz podałam, że jestem w domu, a jeżdżę tu z tobą, no to by nie znaleźli mnie w domu, ale tam miałam pewnie podane na 7 rano, zakładam. I w tych godzinach muszę być. Oni mogliby do mnie teraz przyjść, bo już też miałam parę takich sytuacji, ale w tym momencie nie mogliby mi nic zrobić, że mnie nie ma, w sensie mogliby do mnie zadzwonić, ale jakbym powiedziała, że mnie nie ma, no to jakby musieliby na przykład przyjść do mnie następnego dnia o 7 rano. Więc w tym roku miałam niezapowiedzianych kontroli pewnie też z 5, ale większość chyba miałam po zawodach. Ale tak parę razy do mnie zapukali, niespodziewanie, że tak powiem. Już chyba przywykłaś. Tak.
tak, to jest kwestia właśnie przyzwyczajenia, wydaje mi się, po prostu, no wiem, że tak jest, tak jak mówię, ja się z tym liczę i cieszę się, że tak jest, bo ja cieszę się, że kontrolują, wierzę tak, że też kontrolują tak innych, a nie tylko mnie i ja nie mam nic do ukrycia, więc po prostu, że tak powiem, przychodzę, robię swoje i... Natalia, skupiliśmy się trochę na tych mistrzostwach świata, na twoim srebrnym medalu, natomiast no, nie zapominajmy o tym, że ty jako 25-latka, czyli sprinterka bardzo młoda, lekkoatletka bardzo młoda, przecież masz już na swoim koncie dwa medale Igrzysk Olimpijskich, zgadza się? Tak. Jest złoto w sztafecie 4 razy 400 mieszanych, tak? Tak. I jest też srebro 4 razy 400 kobiet. Tak. Jak ty się czujesz, mając 25 lat, będąc młodą kobietą, młodym człowiekiem, mając cały świat jeszcze i całe życie przed sobą, mając na swoim koncie dwa medale Igrzysk Olimpijskie. No dla mnie, słuchaj, to jest absolutny fenomen. Ostatnio napisałem na Instagramie po rozmowie z Pawłem Nastulą, że nigdy nie wyobrażałem sobie, że nie będąc wykształconym dziennikarsko, będę miał okazję i przyjemność, zaszczyt rozmawiać z olimpijczykami i bach, bardzo proszę, nawet nie wiem kiedy, drugi raz osoba, która sportowiec, który ma już dwa medale w tak młodym wieku, siedzi ze mną i te rozmawia. Opowiedz trochę też o tych emocjach, jak ty się z tym czujesz. No, czuję się dobrze, nie będę ukrywać, że tutaj na pewno to jest spełnienie marzeń dla każdego sportowca. W ogóle każdy, tak mi się wydaje, że każdy sportowiec, no, który trenuje jakąś dyscyplinę olimpijską, marzy o tym, żeby w ogóle jechać na igrzyska, no bo to jest duże przeżycie. Naprawdę na igrzyskach jest super. W sensie ja też trochę inaczej na pewno to przeżyłam, bo to było Tokio i to były moje pierwsze igrzyska, a były pandemiczne. I w ogóle tam nie było ludzi. Była wioska, wiadomo, ale no, trochę inaczej to wyglądało. Jeszcze były te wszystkie obostrzenia, więc trzeba było tego jednak pilnować trochę. No, musieliśmy tam chodzić wtedy jeszcze w maseczkach chyba. Codziennie w ogóle mieliśmy testy na COVID, więc trochę było tam też ryzyko, że tak powiem, że niby możemy nie wystartować. I dodatkowe po prostu stresy, tak, których i tak nie tak, brakuje przy dokładnie, ogromnej randze imprezy, dokładnie, zgadza się? Ale myślę, że trochę też było mi przez to łatwiej, bo faktycznie to było w ogóle... To była moja pierwsza impreza rangi większej niż mistrzostwa Europy, w sensie seniorów, na której startowałam i to były igrzyska, więc no, stres mógłby być duży, a tam w sumie nie było w ogóle kibiców. Więc myślę, że to stres dzięki temu był trochę mniejszy jednak, no bo wyjść na taki stadion teraz to dla mnie nie jest już taki problem, bo już też wiadomo, że zyskałam duże doświadczenie, ale wtedy nie miałam już takiego doświadczenia i cieszę się trochę z tego, że myślę, że to mi pomogło, że nie zjadły mi po prostu nerwy też i tak bardzo się nie stresowałam. Ale ogólnie no bardzo dobrze wspominam. No myślę, że ten złoty medal już potem nas poniósł, że tak powiem, bo to w ogóle był chyba drugi dzień tych igrzysk i no wierzyliśmy w medal, ale tak złoty, no to wiadomo, tam było dużo dobrych zespołów. My na pewno nie byliśmy tutaj faworytami do złota i myślę, że jak już zdobyliśmy to złoto, to już potem poniosła mnie fala. To są niesamowite rzeczy. Jeszcze słuchajcie, bardzo ciekawe jest to, że oprócz tego, że to były te pandemiczne igrzyska, powiedzmy w ten sposób, to one miały być Tokio 2020, tak? Ostatecznie nazwa została Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020, natomiast startowaliście w 21, w zasadzie rok później, tak? Tak. I dla mnie to chyba było zbawienie, w sensie, no ja między rokiem 2020 a 21 poprawiałam się o 1,5 sekundy. To jest, słuchajcie, ktoś powie, no dobra, no powiedziała 1,5 sekundy, ale w lekkiej atletyce to jest przepaść. Nie, prawda? No oczywiście, to zwłaszcza przy takich wynikach. Ja nie byłam słaba wtedy w 2020, ale nie byłam jakaś bardzo dobra. No wiadomo, byłam tam na przykład 6. w kraju, ale też mieliśmy bardzo wysoki poziom na 400 metrów. Znaczy cały czas mamy, tylko no teraz powiedzmy dziewczyny miały trochę problemy zdrowotne, ale wierzę w to, że to się zaraz skończy. Ale wtedy wszystkie dziewczyny startowały, był bardzo wysoki poziom. Ja na przykład byłam 6. w kraju. Tak jak mówię, ja biegałam nieźle, ale to nie były wyniki jakieś no, na poziomie międzynarodowym, można powiedzieć. A nagle się poprawiłam o 1,5 sekundy i to był wynik, który naprawdę już dawał, w sensie niezły wynik, no nie był to też nie wiadomo co, ale to był wynik, który nie wiem, dawał mi medal na mistrzostwach Europy nagle, gdzie wcześniej te 1,5 sekundy temu to nawet bym nie weszła do finału, że tak powiem, więc to była duży przeskok. No to porozmawiajmy sobie, Natalii, o tym nagle. Co to się zadziało, że tak jak powiedziałaś, no ze sprinterki, która była no niezła, powiedzmy, tak? Nie gniewa się, tak? Takiego tak, użyjemy tak, sformułowania. No wskoczyłaś, no można powiedzieć, że do topki. No można powiedzieć, no wskoczyłaś do topki. No słuchaj, w tym momencie
media mówią w sposób jasny i klarowny. Natalia jest jedną z najbardziej świecących, że tak powiem, gwiazd polskiej lekkiej atletyki, tak, w wieku 25 lat. Skąd raptem ten progres? No, ciężka praca oczywiście, systematyczność. No tu już nie ma co mówić o jakiejś tam motywacji, bo ta motywacja raz jest, raz nie jest. Tu trzeba po prostu ciężko harować, szczególnie przy tak trudnym odcinku jak 400 metrów. Ale skądś ta taka przepaść półtorej sekundy się zrobiła? Czy wy coś zmieniliście z trenerem? Poczyniliście jakieś, nie wiem, jakiś krok w przód? Nie wiem, suplementacyjny, opowiedz trochę, no skądś to się wzięło? Ty na pewno czujesz się najlepiej, o tym opowiesz. Mi się wydaje, że to była taka bardzo prozaiczna rzecz, ale bo w 2020 roku ja startowałam i naprawdę wydawało mi się, że jest bardzo dobrze treningowo, w sensie, że przesunęłam się na treningach i w ogóle super się czułam, a na zawodach się w ogóle nie poprawiłam. I to było dla mnie strasznie demotywujące, w ogóle byłam strasznie wtedy jakaś taka zła, załamana i w ogóle. I ja pamiętam, że po ostatnim chyba starcie w sezonie ja się w ogóle popłakałam i powiedziałam trenerowi, że już mam tego dosyć, że nie chcę mi się trenować i po prostu, że nie chcę mi się tego robić jak tak biegam, bo jakby dla mnie to nie jest wystarczające. No i on coś tam oczywiście mnie uspokajał, wiadomo. No ale mówię, dobra, no w sumie to potem się zaczęła tam pandemia, ja mówię, tak nie widzę lepszego pomysłu na razie na siebie, że tak powiem. I czy to było w 2019? No w każdym razie zanim pandemia się zaczęła. W 2020, tak. I ja mówię, nie widzę lepszego pomysłu na siebie, potrenuję dalej, zobaczę jak będzie. No i wtedy siedzieliśmy dużo w domach w ogóle, więc ja tak sobie zwolniłam. My w ogóle widzieliśmy... Ja się przeprowadziłam chyba wtedy do Konrada dopiero, w sensie tutaj, bo ja wcześniej mieszkałam we Wrocławiu. Zaczęliśmy mieszkać razem, wzięliśmy w ogóle pieska. W ogóle tak wszystko było, mówię, dobra, jak mi nie wyjdzie, to po prostu będę sobie siedzieć i zajmować się tym psem. Tak jakby w ogóle już zaczęłam sobie planować, że ułożę sobie życie jakieś inne... pozasportowe, że tak powiem, ale na razie jeszcze potrenuję. No i tak bardzo zwolniłam, w sensie przestałam się tym przejmować w ogóle. Po prostu sobie trenowałam tak dla siebie, dla fanów, w ogóle bez żadnego ciśnienia. Czy w treningach się dużo zmieniło? Podejrzewam, że nie. Oprócz tego, że mieliśmy właśnie dużo czasu, wszystko można to było zrobić na spokojnie. Ale wydaje mi się, że więcej się zmieniło jednak w mojej głowie i dzięki temu to po prostu ruszyło. Czyli jednak mental? Raczej tak. Ale to myślisz, że przeprowadzka tutaj, wsparcie narzeczonego, nie wiem, może taki spokój, który daje ci też pupil, czyli jednak nie fizyczność twoja, bo w tym jesteś bardzo mocna, czyli gdzieś tam może w głowie, w sercu, ja myślę, tak? Że tak. No zobaczcie, no macie kolejny przykład kolejnego wybitnego sportowca, który gdzieś tutaj potwierdza, że ciało pójdzie za głową i że jednak jak w tej głowie jest poukładana ta każda półeczka tak, jak być powinna, to można robić te wyniki sportowe, nie? Opowiedz, Natalia, trochę, jak to jest żyć na co dzień, mieć partnera, no partnera delikatnie powiedziane, narzeczonego już na ten moment, który też jest lekkoatletą, no jesteście razem przecież w kadrze, tak? Tak. Czy wy często razem wylatujecie na jakieś zgrupowania, czy często jest tak, że gdzieś się przecinacie na treningach, czy być może wy się w ogóle nie widzicie na treningach? Jak to jest mieć partnera, który robi w życiu, ma taką samą pasję jak ty? No oczywiście nie biega, tak? Bo pcha kulą, natomiast no, jest jednak lekkoatletą, nie? Ja uważam, że to jest duży plus. Bo właśnie, no jak sobie tu jesteśmy w domu, to właśnie chodzimy sobie razem na treningi. Wiadomo, że nie robimy ich razem, no bo robimy zupełnie inne rzeczy, ale chodzimy sobie razem, rozgrzewamy się razem i tak dalej. Jeżeli chodzi o zgrupowania, to w tym roku byliśmy bardzo dużo razem na zgrupowaniach. Aż do kwietnia, bo potem cały czas byliśmy osobno, ale do tego kwietnia faktycznie byliśmy cały czas razem, więc to jest też duży plus, bo ja uważam, że no my jesteśmy bardzo mało w domu ogólnie. Większość jesteśmy na tych wyjazdach i teraz no ja wiem, że dziewczyny, które tam mają mężów, może być poza sportem, no to no dużo rzadziej się z nimi widzą niż ja na przykład z Konradem, bo po prostu, tak jak mówię, ja mam ten komfort, że często możemy po prostu pojechać w to samo miejsce i przez te 3 tygodnie, kiedy jesteśmy na zgrupowaniu, być po prostu cały czas razem. I też wydaje mi się, że po prostu doskonale rozumiemy swoje problemy, potrzeby i tak dalej, no bo jednak one są gdzieś tam, no, podobne. Czyli na plus. Ja uważam, że na plus. A skoro jesteśmy przy temacie wyjazdów, ile dni w roku, już abstrahując od tego, że dla ciebie komfortową sytuacją jest to, że bardzo często wyjeżdża z tobą twój narzeczony, ale tak jak powiedziałaś, nie, też nie zawsze. Ile dni w roku jesteś na jakichś zgrupowaniach, na zawodach, na wyjazdach, na wylotach i tak dalej? A ile ty masz realnie, Natalia, takiego czasu dla siebie, dla najbliższych, dla rodziny, żeby znaleźć taką przestrzeń
pozasportową w roku, jakbyś miała tak mniej więcej powiedzieć? Mniej bardzo więcej. Mało, dlatego moja rodzina jeździ trochę za mną. Oni właśnie, w sensie moi rodzice na przykład, no mieszkają też bardzo daleko ode mnie, bo mieszkają w Lubuskiem, no to jest jakieś 600 km stąd. Więc oni, ja tam oczywiście czasem przyjeżdżam jak mogę, ale to już też nie jest właśnie tak często, więc jak ja jestem gdzieś na zgrupowaniach, na przykład w Karpaczu, to sobie próbowałem znaleźć jakiś weekend, żeby też do mnie przyjechać. Teraz byli w Budapeszcie, więc gdzieś tam faktycznie szukają także miejsc, żeby też ze mną być. Ale ile tak realnie jestem w domu? Boże, nie wiem, naprawdę, ale bardzo mało. Na przykład teraz wróciłam w ogóle do domu po mistrzostwach w Budapeszcie 30 sierpnia, a wyjechałam 24 lipca, więc nie było mnie ponad miesiąc cały czas w domu. A żeby nie było, to do domu wróciłam na jakieś 3 dni, bo wróciłam ze startów i wcześniej też mnie nie było około miesiąca, więc ten sezon to w ogóle jest dramatyczny, jeżeli chodzi o pobyty w domu. Ale myślę, że nie wiem, myślę, że tak 300 dni w domu to jestem, w sensie 300 dni w roku jestem jednak poza domem. Poza domem, z 365 dni w roku, czyli to są jak w ogóle jakieś kosmiczne liczby. A powiedz mi, jak ty masz się, moja droga, zregenerować, odpocząć, mieć świeże ciało i świeży umysł? Jak, drodzy, wy jak będziecie oglądać ten materiał, taki mały przerywnik, to już oczywiście Natalia będzie po tym memoriale, który jest jutro, tak? Podpowiedz mi, Natalka, dzisiaj mamy drugi. Tak, dzisiaj mamy 2 września, więc my nagrywamy sobie z Natalią ten materiał 2 września, tutaj w Olsztynie. Jutro jest memoriał. Co to jest za memoriał? Trenera Zbigniewa Ludwichowskiego. Tak jest. I no i jak ty masz być świeża i wypoczęta, jak ty dopiero co zdobyłaś, kurde, srebrny krążek, wróciłaś do Polski, a ty już jutro startujesz. I mało tego, przecież to nie będzie 400 metrów, czy będzie 400 i 500? Będzie 500 metrów. 500 metrów, tak jest. Opowiedz coś trochę, dlaczego 500 metrów i jak to jest, że dałaś się namówić, a nie chillujesz, nie jesteś gdzieś na wakacjach, tylko dalej, kurde, ciśniesz ostro. Znaczy ja tu akurat chciałam startować na tym memoriale ze względu na trenera, bo trener ogólnie zmarł 3 lata temu, czy 2 lata temu, no niedawno w każdym razie, a był naprawdę super człowiekiem, jakby ja tu też miałam przyjemność z nim trochę poprzebywać, bo ja akurat jak jeszcze się przeprowadziłam do Olsztyna, no to żył i naprawdę był wspaniałym człowiekiem, więc to bardziej z myślą o nim po prostu startuję. Ale ja też, no, jestem zmęczona, nie wypoczęłam po mistrzostwach świata, ale teraz też nie przywiązuję do tego wagi takiej, w sensie wiem, że te starty to po prostu będą takie, żeby wystartować, no, jak pójdzie dobrze, to fajnie, ale jak pójdzie gorzej, to nie będę się tym przejmować, no, bo ja już w tym sezonie zrobiłam to, co miałam i to jest bardziej teraz takie, żeby zrobić frajdę trochę kibicom, żeby się gdzieś pokazać, tak jak mówię tutaj akurat ten memoriał, żeby pozarabiać pieniądze, no, bo to też o to chodzi, więc bardziej dlatego teraz startuję, niż dlatego, żeby tam robić jakieś super wyniki, bo nie sądzę, żeby no, teraz nie wiadomo, co się udało tutaj osiągnąć, aczkolwiek biegam 500 metrów, bo chciałabym zrobić rekord Polski na tym dystansie jutro i mam nadzieję, że to się uda, chociaż no mówię, czuję się na razie średnio, ale wierzę, że jakoś tam na zawody się zmotywuję. To my trzymamy kciuki, wy jak będziecie oglądać ten materiał, to już na pewno będzie bardzo głośno o tym rekordzie Polski, który Natalka jutro zapewne pobije. Czyli tak, dla trenera, for fun, dla nowego rekordu i też trochę dla kasy. Cieszę się, że o tym powiedziałaś, no bo jak się jest zaproszonym, bo to chyba trzeba być zaproszonym na taki memoriał, no to też można liczyć na jakąś tam garzę. Oczywiście nie będę się tutaj ciebie pytał, jakie to są pieniądze, ale jakąś tam wypłatę sportowiec zawodowy dostaje, tak? Tak, tak. To jest kwestia indywidualna, bo kwestia tego, jak się dogadasz z organizatorem, czasem dostajesz już, że tak powiem, za sam przyjazd, czasem to są nagrody finansowe, więc to kwestia jest tego, no pewnie na jakim poziomie jesteś i jak tutaj organizator ci zapewni warunki. A ty między innymi, Natalka, jesteś w teamie Olimp, oczywiście, tak jak ja. Jesteś też Orlen Team. Wspiera cię bardzo mocno też New Balance. Już nie będziemy tutaj wymieniać wszystkich sponsorów, bo podejrzewam, że ty wiesz najlepiej, jak to wygląda. Czy jakbyśmy tak odstawili na bok tych sponsorów twoich głównych, takich strategicznych, czy jakbyś tych sponsorów nie miała, a w dalszym ciągu byłabyś na tym poziomie, którym jesteś teraz, to czy ty z lekkiej atletyki byłabyś w stanie się utrzymać na takim fajnym życiowym poziomie, czy jednak wsparcie sponsorów twoich takich strategicznych to jest taka ogromna pomoc w dalszym ciągu dla sportowców? Myślę, że w tym momencie z medalem to tak, bo myślę, że moje trochę wynagrodzenia mogą też wzrosnąć. No wiadomo, medal zawsze tutaj będzie podbijał. No, aczkolwiek nie ukrywam, że po prostu to, że to jest pewny dochód, w sensie sponsor, to po prostu pozwala zachować taką spokojną głowę, bo jednak meetingi meetingami, ale pandemia pokazała, że na przykład nie było meetingów. Dokładnie. I był problem. I tutaj po prostu sponsorzy, no, jakby pozwalają. Poza tym, jakby meetingi to też są okresowo. No ja startuję na przykład tylko latem, prawda?
I jakby tylko wtedy mogłabym zarabiać, że tak powiem. A tutaj wiadomo, no, tu mam wsparcie cały rok i nie muszę się o nic martwić, po prostu tylko mogę się spokojnie przygotowywać. To teraz mała odskocznia od sportu. Porozmawiamy trochę, Natalia, o social mediach. Bo jest wielu sportowców, wybitnych sportowców, którzy moim zdaniem mogliby robić jeszcze lepsze wyniki, albo mogliby chociażby promować swoją osobę fajnie i tak pod względem, no nie wiem, reklamy, marketingu, pokazywać się w tych szeroko pojętych social mediach, na Instagramie, na Facebooku, nie wiem, kręcić jakieś fajne tutoriale, robić cokolwiek, żeby było o danym sportowcu głośno, nie wiem, materiały na YouTube chociażby, tak? Tak jak ty teraz partycypujesz tutaj w tej mojej jeździe z wujaszkiem, byłaś ostatnio w Dzień Dobry TVN, czyli jesteś świadoma tego, jak ogromną dźwignią jest telewizja, YouTube, Instagram i zmierzam do tego, że ty jako nieliczny moim zdaniem sportowiec, chociaż tych sportowców jest rzeczywiście coraz więcej, ale w bardzo fajny sposób i mam wrażenie, że z takim szacunkiem prowadzić swojego Instagrama. Czy ty masz świadomość, jak ogromną taką dźwignią marketingową, reklamową w dalszym ciągu są te social media? Tak, no zdaję sobie z tego sprawę. Zresztą właśnie, no, że tak powiem, sponsorzy tutaj też mają jakieś swoje wymagania, więc to się z tym wiąże. Ale wiem, że też po prostu ludzie to oglądają. Tak, wiem, że sporo ludzi mnie śledzi, no jakby interesuje ich to moje życie, interesuje ich to, co robię. Więc no robię też to trochę dla swoich kibiców, można powiedzieć, bo wiem, że naprawdę oni lubią oglądać, co się u mnie dzieje, a nie tylko tam, wiadomo, no, zawody to zawody, ale jednak fajnie jest tak czasem też trochę od kuchni zobaczyć i tak dalej. Aczkolwiek, no nie powiem, też czasami tego nie lubię, bo wiem, jak to jest, wiem, że czasami po prostu wolałam się skupić tylko na treningu i po prostu iść robić robotę i się nie przejmować tym, albo żeby ktoś mnie nie nagrywał, albo tak dalej. No ale staram się to trochę ograniczyć. Czasami no, nie mam ochoty, żeby sobie robić zdjęcia, to po prostu ich nie robię i tak dalej. Staram się też raczej ustawiać jakieś tam rzeczy po prostu, w sensie, bo nieraz też ktoś przychodzi do mnie na trening, mnie nagrywać, to też staram się stawiać jakieś granice, czy po prostu no, wtedy, kiedy staram się, wiadomo, dostosować, ale też w miarę kiedy mi to pasuje, starać się to nagrywać, żeby jednak najważniejszy był ten trening, a nie Instagram. No i ten Instagram twój jest fajny, to trzeba podkreślić, bo on jest taki, dzisiaj jak jechałem z narzeczoną moją tutaj do Olsztyna, rozmawialiśmy o tobie, rozmawialiśmy o tej rozmowie, rozmawialiśmy trochę o Instagramie. Aga mi często pomaga się przygotować do tych rozmów i we dwójkę doszliśmy do takiego wniosku, że twój Instagram jest taki kolorowy w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ładny i taki sportowo-lifestyle'owy. Że można u ciebie, wiesz, zobaczyć ciebie, że widać, że twoją największą pasją jest lekkoatletyka, tak, że jednak jesteś sprinterką, jesteś sportowcem zawodowym, to bez dwóch zdań, ale są też jakieś przebitki, a to z wakacji, są fajne ujęcia z Konradem, trochę pozwalasz gdzieś tam swoim fanom zajrzeć troszeczkę głębiej niż za próg hali czy stadionu. Dzięki, bardzo mi miło, że to mówisz ogólnie. Staram się coś tam właśnie dzielić, bo tak jak mówię, wiem, że ludzi to interesuje, wiem, że ludzie też są po prostu ciekawi i chcą po prostu wiedzieć, co u mnie, interesują się. No staram się nie przeginać, że tak powiem, bo nie chciałabym rzucać niektórych intymnych rzeczy, ale uważam, że na przykład to, że nie wiem, jestem związana z Konradem, to nie jest żadna tajemnica, a pokazujemy się publicznie, wszyscy o tym wiedzą, że jesteśmy razem, więc nie wiem, czemu nie miałabym dodawać na przykład zdjęć z nimi. Ja też dalej traktuję Instagram trochę jako taką pamiątkę i dalej po prostu też wrzucam to, co mi się podoba i to, co chcę jednak wrzucać. To jest bardzo fajne podejście. Tutaj jesteśmy, że tak powiem, w jednym teamie, bo ja też traktuję mój Instagram jako taki pamiętnik. Wrzucam dosyć dużo treści, też takich bardzo intymnych, staram się nie wrzucać, natomiast jest to fajny pamiętnik i wydaje mi się, że jak ktoś fajnie to robi, fajnie prowadzi, to za kilka lat czy kilkanaście lat to rzeczywiście będzie mógł sobie tam, kurde, zerknąć, poprzeglądać i zobaczyć, tu byłem, tam byłam, to zdobyłam, to zrobiłem. Myślę, że wszystkie tematy, o których chciałem z tobą porozmawiać, dzisiaj sobie poruszyliśmy. I teraz, drodzy, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Wracamy sobie, jedziemy do Galerii Warmińskiej. Tam w Galerii Warmińskiej czeka moja narzeczona Agnieszka, która dzisiaj pomoże mi nagrać dalszą część materiału. My z Natalią jedziemy teraz gdzie, powiedz? Na stadion, na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Tak, i będziemy tam dzisiaj robić, znaczy robić, ty będziesz robić taki lekki trening sama, indywidualnie, tak? On potrwa około godzinki, a ja z Agnieszką postaram się dla was przygotować takie najfajniejsze przebitki z tego treningu. Zamienimy z Natalią dwa zdania, żeby jej za bardzo nie przeszkadzać, ale troszeczkę nam... Czy chcesz może opowiedzieć teraz, co będzie dzisiaj na tym treningu się działo? Ja już ci na treningu nie będę zawracał głowy. Czy mogę ci na treningu pozawracać? Nie będziesz mi przeszkadzał na treningu, super. Bo ja i tak będę się tam rozgrzewać. Taki lajcik raczej, ja zawsze i tak dużo gadam na treningach, raczej super. Jestem z tych ludzi, którzy wolą sobie pogadać niż tam siedzieć tylko. No to w tym momencie musicie jeszcze chwileczkę poczekać, bo my za momencik wyłączymy kamery. A ja, Natalia, żeby już ciebie nie męczyć na treningu czy po treningu, bo myślę, że a może zostaniemy z tą godzinkę. Natomiast to jest na koniec jazdy z Wujaszkiem taki fajny moment, żebyś widzom, słuchaczom, swoim fanom, ewentualnie jakimś hejterkom, jeżeli są takowi w ogóle, powiedziała, co ci w duszy gra. Mikroporty, kamerki tylko i wyłącznie dla ciebie. Kurczę, nie wiem, co mam tutaj powiedzieć, ale na pewno mogę powiedzieć, jeżeli tu są ludzie, w sensie, jeżeli będą to oglądać czy słuchać, ludzie, którzy tutaj mi kibicowali, to dziękuję bardzo za doping przez cały sezon, bo on już się powoli kończy, a naprawdę miałam duże, duże wsparcie od wszystkich kibiców, dużo wiadomości. Jak nie odpisałam, to przepraszam, ale naprawdę było ich mnóstwo, więc i tak z całego serca wszystkim dziękuję. I jeszcze na koniec róbcie to, co kochacie, nigdy się nie poddawajcie. A ja powiem wam od siebie taką refleksję, jeszcze zanim dojedziemy na stadion, że Natalia jest przykładem wybitnego sportowca, bo można powiedzieć, że jesteś bardzo młodą multimedalistką. I chyba się zgodzimy z tym, tak? I to zobacz, masz już medale z imprez każdej rangi, bo jest i z Mistrzostw Europy, i z Mistrzostw Świata, i Igrzysk Olimpijskich. I jaka jest moja refleksja? Jak słuchałem tego, jak mówiłaś o tym, że w 2020 roku miałaś tyle wątpliwości i zobaczcie, ktoś jednego lata w jednym roku może mieć tyle wątpliwości, nawet gdzieś tam się wdzierały Natalii myśli o tym, żeby być może zająć się czymś innym, jeżeli będę dalej tak kiepsko biegała, a rok później mieć dwa medale Igrzysk Olimpijskich, a 3 lata później być srebrną medalistką Mistrzostw Świata w biegu na 400 metrów. To jest, kurde, słuchajcie, to jest niesamowite. Także to, co powiedziała, spuentowała Natalia, że nigdy się nie poddawajcie, tak? Róbcie to, co kochacie, nigdy się nie poddawajcie, bo naprawdę nie wiecie, co ciężką pracą można w życiu osiągnąć. I Natalia jest tego doskonałym przykładem. Widzimy się za momencik ze stadionu, z treningu. Do zobaczonka. Dojechaliśmy na miejsce. Słuchajcie, dalsza część naszej rozmowy, już taka, no ta oficjalna część jazdy z Wujaszkiem za nami. Opuściliśmy moje mobilne studio. Jesteśmy, Natalia, gdzie i co tu się będzie wyprawiało? Jesteśmy na stadionie, w sumie jesteśmy na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. On jest ogromny, także polecam sobie zobaczyć. To chodź prowadź. Ale i opowiadaj. Tutaj jest stadion, właśnie na którym jutro będzie memoriał, na którym startuję. I na którym w sumie też trenuję codziennie, jak jestem na miejscu, to trenuję tutaj. Ogólnie w Polsce to nie mamy zbyt dużo miejsc, gdzie możemy trenować w środku, mam na myśli hali, bo siłownie to wiadomo, ale hali nie mamy zbyt dużo, w zasadzie to są ze 3, teraz 4, bo jest Wrocław, Toruń, Spała i Rzeszów. Więc nigdzie nie mam blisko, ale tak, tutaj trenuję generalnie na stadionie. Czyli komfortowo. Tak. Dobra, pokażemy, jak to wygląda. Widzę, że szykują się do zawodów. Tak, szykują się już, zobaczcie, do zawodów, czyli do jutrzejszego memoriału. Tak. O, tutaj proszę nazwa. Tak jest. Dobrze mi tutaj Natalia podpowiada. Hop, zobaczcie, to jest memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego. Mieliśmy okazję porozmawiać z Natalią na temat tego na początku rozmowy, że nie spodziewała się, że jest już na ten moment tak osobą rozpoznawalną. No i miałem namacalny przykład. Ja jeszcze nie zdążyłem wysiąść z samochodu, jeszcze nie wymontowałem kamerek, jeszcze nie podpiąłem Natalii z powrotem mikroportu, a już fani małoletni, którzy wracali z zawodów chyba z Torunia, tak? Tak, to były ogólnopolskie nadzieje olimpijskie. Aha, no to już podlecieli, zdjęcie. Tak. I nawet tutaj jeden chyba z trenerów, tak? Tak, jakiś prezencik mi sprezentował. Mały prezencik. Jakbyście mieli wątpliwości, tak, jest moja narzeczona. Ten Olimp to nie dlatego, że sponsor, tylko dlatego, że niespodziewanka lubi. To prawda.
No. Generalnie dzisiaj nie będzie za ciężko, bo no jutro jednak biegam, więc dzisiaj taki trochę lekki rozruch tu sobie zrobię. Potruchtam, porozciągam się, zrobię jakieś mobilizacje i akurat jutro biegam 500, więc jest trochę inaczej, więc chyba założę kolce i zrobię takie jakieś setki w tempie na to 500, żeby się przyzwyczaić, bo to jednak się biega trochę wolniej niż 400, żeby poczuć to tempo. A powiedz mi, kiedy ostatni raz biegałaś 500? Na zawodach nigdy. Na zawodach nigdy? Nie, ale na treningu ostatni raz biegałam w Karpaczu przez Mistrzostwami Świata. I potężna różnica? 500, 400? 500 jest lżejsze dla mnie, bo się biegnie wolniej, więc biegnie mi się łatwiej niż 400, ale no też jest ciężko, też jest ciężko. Czyli to będzie tutaj na stadionie jedna pełna pętla plus... 100 metrów, czyli będę zaczynać tam, przebiegnę pierwszą setkę i całe koło. I całe koło. Tak. Okej, ciekawie. No dobra, to ja się będę tak troszeczkę tylko kręcił, Agnieszka też odpali kamerkę, ponabijamy przebitki, ty się zupełnie nami nie przejmuj, rób swoje, ewentualnie jeżeli masz ochotę rzucić jakiś komentarz, to masz przypięty mikrofon, także możesz śmiało też komentować tutaj widzom, słuchaczom, co robisz, dlaczego tak robisz, a jeżeli nie chcesz się mówić, to możesz się skupić na treningu. My się po prostu będziemy kręcić trochę. Coś tam pogadam. Fajny stadionek. No jakbyście mieli wątpliwości jeszcze co do tego, to oczywiście znajdujemy się w Olsztynie. O, Natalia tam sobie truchta powolutku. No powiem wam taki komentarz ode mnie, że w rozmowie mówiłem o tym, że nie spodziewałem się, że jako zawodowy trzymacz mikrofonu lub jako osoba, która się zajmie takim szykowaniem takich vlogów czy podcastów dla was, jako dziennikarz, amator, będę miał w życiu przyjemność rozmawiać, niewątpliwą okazję rozmawiać z olimpijczykami i z tak wybitnymi sportowcami. To jest dla mnie naprawdę przyjemność, gdy jadę sobie tym moim mobilnym studio i mogę tak zbombardować pytaniami tak wybitnych sportowców, chociażby jak Paweł Nastula, czy olimpijczyk, który był w ostatniej jeździe z wujaszkiem, czy chociażby tak jak Natalka dzisiaj tutaj w Olsztynie. Dobry. Dzień dobry. Ile takich truchcików, ile takich okrążeń? O, nie wiem, 2 albo 3. Dobrze. Nie za dużo. Dobrze. No i co teraz, Natalia? Opowiadaj. No, na początek będę się rolować. Okej, czyli rolowanko na początek. Tak. Pewnie nie za długie. No nie za długie. Ale coś tam się poroluje, zrobię jakąś mobilizację i później na pewno coś w ruchu. Ale jeszcze nie wiem dokładnie co. Zobaczę jak samopoczucie. Kurczę, jak jutro tak będzie wiało, to nie za dobrze. To ciężko będzie z tym rekordem, co? No, ciężko. Zobaczymy, może coś się poprawi. Jak to się, Natalia, stało, że zaczęłaś biegać akurat 400? W sumie to nie wiem, ale praktycznie od razu zaczęłam biegać 400, tak szczerze mówiąc. Na początku, jak poszłam, bo to teraz jestem u drugiego trenera, w sensie raz zmieniam trenera, najpierw byłam u innego trenera, zaczęłam trenować i on chciał, żebym trenowała wielobój, żebym sprawdziła się w każdej konkurencji i potem wybrała jakąś dla siebie. No ale ciężko mi szło, w sensie nie odnajdywałam się w ogóle w skoku wzwyż, nie umiałam się tam przełamać, żeby w ogóle... No bałam się po prostu jakoś skakać, bałam się poprzeczki. Więc jakoś zrezygnowaliśmy z tego wieloboju i tak naturalnie wyszło, bo nie byłam jakaś super szybka, ale byłam w miarę szybka i dosyć wytrzymała na treningach, więc tak naturalnie było, że 400 i najpierw próbowałam 400 przez płotki, ale w pierwszym sezonie, jak zaczęłam trenować, to na 4 razy, 2 razy się wywaliłam, więc miałam taką skuteczność 50% i trochę się bałam, że jednak może być ciężko i potem już zaczęłam biegać 400 i tak zostało ze mną. Czyli taka historia, samo się ułożyło. Tak, wybrało mnie po prostu. A jak trafiłaś w ogóle na zajęcia z lekkiej atletyki? To był też może jakiś przypadek? Czy chciałaś? Ktoś tam cię troszeczkę zmuszał, rodzice? Czy to była taka miłość od pierwszego wejrzenia? Wiesz co, ja ogólnie zawsze chciałam trenować, bo moja starsza siostra trenowała i mi się to bardzo podobało, ale ja pochodziłam z mojej miejscowości i tam w ogóle nie było ani żadnego klubu, ani nic, więc w sumie to nie trenowałam. I to było tak, że... Jak poszłam już do liceum, tylko że ja poszłam rok wcześniej do szkoły, więc miałam 15 lat, to poszłam na takie, zawsze były biegi przełajowe. No i tam w sumie jak poszłam na te biegi przełajowe, to się pytam jakiejś tam dziewczyny z mojej szkoły,
no jak tu tam, czy mam jakieś szanse, bo zawsze tam jakoś byłam, wygrywałam na tych swoich u siebie tam jeszcze wcześniej. I ona mówi, że nie, bo tu dziewczyny to są ze szkoły sportowej i one trenują. I ja mówię, spoko, to sobie po prostu tam pobiegnę dla fanów, wiadomo, nie poszłam na lekcję. Ale w sumie to wygrałam z nimi, no jak wygrałam i trener mnie przyszedł do mnie, kim ty jesteś, czy w ogóle ty trenujesz? Ja mówię, nie, że nic nie trenuję, że po prostu sobie w sensie pobiegłam. I jak się dowiedział, jak się nazywam i że moja starsza siostra trenowała i była dobrze zapowiadającą się lekkoatletką, to już w ogóle był podekscytowany i stwierdził, że może na pewno zacząć trenować. Więc my przed startem mamy coś takiego jak call room i to jest takie miejsce, w którym zbierają nas, jakby rozbierają nas do strojów startowych, sprawdzają nasze kolce, bo one nie mogą mieć jakiejś tam przekroczonej długości wkrętów i grubości wkładki. Więc tam sędziowie to sprawdzają, mierzą, sprawdzają nas, nasze numery startowe i tak dalej. I zazwyczaj call room, na przykład w Budapeszcie, no i zazwyczaj w miarę podobnie, był 25 minut przed startem, przed biegiem. Więc ja już te przez te 25 minut nic nie robię, tylko szykuję się do startu w sensie takim technicznym, można powiedzieć. I tak 5 minut przed wejściem do call roomu robię takie przetarcie, to jest mniej więcej 150, 120, 150 metrów w tempie takim startowym na 400 metrów. I do tego przetarcia rozgrzewam się godzinę, więc zazwyczaj rozgrzewam się półtorej godziny przed startem. Wow. No to rzeczywiście, to jest kawał czasu. Tak. O, i akurat w furze sobie o tym nie pogadaliśmy, więc a to są fajne, ciekawe informacje. A powiedz mi jeszcze, Natalia, co sprawia ci większą frajdę? Jak biegasz indywidualnie 400 metrów, czy nie wiem, czy sztafeta z dziewczynami, czy sztafeta na przykład mieszana? Jak ty na to patrzysz? Albo nie wiem, albo które wyniki są dla ciebie takie najbardziej cenne? Indywidualne jednak, czy drużynowe, czy nie ma to dla ciebie znaczenia? No na pewno to jest trochę inaczej. No indywidualnie jest taka większa satysfakcja z takiej wykonanej swojej pracy, no bo cały jakby... Cały tutaj splendor, można powiedzieć, też przechodzi tylko na mnie. Ale sztafeta jest bardzo fajna o tyle, że właśnie dzieli się z kimś te emocje, że biega się też dla kogoś, no ale moim zdaniem też jest większa odpowiedzialność, bo po prostu wiem, że jak sama pobiegnę źle, no to ja będę ewentualnie smutna, no i tyle się wydarzy, a tutaj, no że tak powiem, ktoś może trochę ucierpieć przeze mnie. Opowiedz proszę, Natka, o tych pierwszych początkach miksów, bo to jest ciekawa rzecz, o której ja nie miałem zielonego pojęcia, a myślę, że to będzie fajny news tutaj dla widzów, słuchaczy. Także na pierwszej edycji Mistrzostw Świata, mówię, tam akurat nie biegałam, chociaż biegałam raz na juniorach jeszcze, bo tam też były sztafety mieszane. Nie było określonej kolejności, w jakiej mają biec kobieta-mężczyzna i właśnie zdarzało się, że kobieta biegła na przykład z mężczyznami i to było trochę dziwne, ale przynajmniej do końca nie było wiadomo, kto wygra, bo właśnie było wiadomo, że jeżeli teraz biegnie kobieta z mężczyznami, to na następnej znowu tej samej drużyny będzie biegł na przykład mężczyzna samej kobiety. I do końca były takie przytasowania, nie było wiadomo, kto wygra. I też chodzi taki filmik w internecie, bo akurat u nas biegała Justyna Święty wtedy na ostatniej zmianie i ona dostała pałeczkę pierwsza, miała dosyć dużą przewagę, ale wzięli po prostu, biegli z nią faceci na zmianie i niestety ją wyprzedzili i my wtedy skończyliśmy na czwartym miejscu jako Polska. Ale no nic dziwnego, że przegrała z facetami, myślę, że nikt nie ma co do niej pretensji, ale to też widać, fajnie było widać tą różnicę między męskim bieganiem a damskim, że po prostu jednak jest różnica też w tej fizyczności. Zwróćcie uwagę, mimo tego, że Natalia dzisiaj podkreślała, że ten trening nie będzie bardzo ciężki przed jutrzejszym startem, natomiast jak skrupulatnie podchodzi do tematu nawet takiego wstępniaka do rozgrzewki i dopiero do rozgrzewki i później do konkretnych zadań treningowych. No to jest niesamowite, to jest właśnie profesjonalizm, nie? Zdarza się, Natalia, że muzykę masz na uszach, czy nie? Czy raczej się... Nie potrzebujesz? Na uszach nie, jak już to głośnik czasami, ale tak nie lubię w ogóle mieć słuchawek na treningu. Czyli me, myself and I, tak? Tak. Ja ogólnie zazwyczaj też robię trening z kimś i ja lubię po prostu gadać. Więc zazwyczaj rozmawiam sobie, po prostu zagaduję. A no jak robię sama, to raczej bez muzyki. Po prostu właśnie sobie trenuję. W którym momencie, Natalia, podczas biegu przestajesz już odbierać, że tak powiem, jakiekolwiek czynniki zewnętrzne, że już nie słyszysz ludzi? Ogólnie jak jest dobry start, to raczej od początku. Od samego początku? Chyba, że jest zły start. Znaczy czasami mam takie starty, że no jakoś mniej się koncentruję, może ze względu na rangę zawodów, no nie zawsze się potrafię utrzymać tak na maks tą koncentrację i wtedy czasami się zastanawiam podczas biegu.
A jakieś twoja, Natalia, metody na to, żeby do samego startu utrzymać jak najwyższą koncentrację i być, żeby ten fokus był taki naprawdę na wysokim poziomie? I czy ewentualnie korzystasz z pomocy psychologa sportowego, czy jednak, że tak powiem, ogarniasz tę kuwetę mentalną sama? Ogólnie mam kontakt z psychologiem sportowym, ale nie korzystam regularnie, tylko jak mam jakąś potrzebę, jakiś problem albo po prostu ochotę porozmawiać, to wtedy się kontaktuję, ale pracuję nad swoją strefą mentalną, robię różne wizualizacje, medytacje, raczej staram się nad tym pracować, ale myślę, że teraz już mam to dosyć dobrze opanowane i faktycznie dobrze sobie radzę z tym stresem. Mam też swoje jakieś tam sposoby i na wyciszenie przed startem, i na skupienie już przed samym startem, czy podczas rozgrzewki, więc wydaje mi się, że dobrze sobie z tym radzę. Też widziałem bardzo fajną wypowiedź swoją. To już było po tym, jak zdobyłaś, wydaje mi się, medal. I jeden z dziennikarzy powiedział, a Konrad się tak denerwował przed twoim biegiem, twierdził, że ty jesteś przed wyścigiem bardzo zdenerwowana, a ty... Nie, nie jestem zdenerwowana, raczej jestem wyluzowana przed samym biegiem. To jak to jest? Jest ta adrenalina na wysokim poziomie, czy jednak przed samym biegiem ty już wiesz, co jest pięcie, jesteś po prostu gotowa i adrenalina gdzieś tam schodzi na dalszy ogólnie plan? Przed biegiem jest adrenalina, jest takie pobudzenie, ale raczej to jest pozytywne i rzadko kiedy mi się zdarza stres. Zazwyczaj nie mam tego stresu, po prostu wydaje mi się, że to wynika z tego, że jestem dosyć pewna siebie na bieżni, jak wiem, że jestem dobrze przygotowana, to nie martwię się o to, co będzie, po prostu wiem, że robiłam już to tyle razy i że wystarczy, że zrobię to samo i będzie dobrze. Tak jest, słuchajcie, poza tym, że rozgrzewka zrobiła na mnie wrażenie, szczególnie teraz ostatnia tutaj prosta, jak Natalia trochę dała gazu, to dzieje się to, na co czekamy, razem z niespodziewanką, czyli Natalia zakłada kolce. No nie będę za dużo w nich robić, szczerze się przyznam, że zrobię tylko jakiegoś rytmu i właśnie spróbuję przebiec 100 metrów w tempie, jakim jutro będę miała biec, żeby wyczuć to tempo, bo 500 metrów rzadko mi się zdarza biegać, znaczy tylko na treningach, ale wiem, że nie mogę zacząć za szybko, bo wiem, że będę musiała utrzymać to tempo do końca i jeszcze dłużej niż 400. A powiedz mi, Natalia, bo powiedziałaś, że będziesz chciała za moment pobiec tempo, setkę w takim tempie, jak jutro będziesz miała biec. Jak ty poznajesz to tempo? Jak ty to rozpoznajesz? Skąd ty wiesz, że biegniesz dobrym tempem, złym tempem? Jak to jest? Ogólnie wydaje mi się, że już tyle trenuję, że jestem w stanie trochę wyczuć to tempo. Wiadomo, że czasami ono jest trochę błędne, bo jak czujemy się super, to czasami biegniemy szybciej, niż nam się wydaje. Zawieje wiatr w twarz, to będziemy biegli wolniej, ale generalnie mniej więcej wiem, jakim tempem biegnę. Natalia, właśnie zrobiliśmy sobie z Agnieszką przebitki dla was. Natalia właśnie skończyła jednostkę treningową przed jutrzejszym memoriałem. Powiedz, Natalia, jak twoje samopoczucie, jak oceniasz? Jest ogień? Ogólnie lepiej niż przez ostatnie dni, bo faktycznie jak wróciłam z tego Budapesztu, no to czułam się mocno średnio. W sumie 2 dni nie robiłam nic, potem zrobiłam jakiś trening i tak... No nie czułam się najlepiej, ale wydaje mi się, że to jest kwestia zmęczenia. No w Budapeszcie też oddałam 5 mocnych biegów, więc potrzebowałam chwilę, żeby dojść do siebie. A teraz jest coraz lepiej. No wiem, że ta forma jest, no nie mogła uciec, bo minął dopiero chyba tydzień, więc wierzę w to, że po prostu jak się zmotywuję jutro, to będzie dobrze. No i za to trzymamy kciuki. Dobra, słuchajcie, Natalia się przebiera. Ja bardzo wam dziękuję za obecność. Ten materiał wyszedł nam, bo wy już go oglądacie. Zapewne wyszedł nam na pewno bardzo długi, bardzo treściwy, bardzo taki tłusty, jak ja to mówię. Natalia, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, za to, że mogliśmy pogadać, za to, że zaprosiłaś nas, mnie, widzów, słuchaczy na trening i co? Do zobaczenia wkrótce i oczywiście dalszych spektakularnych sukcesów. A ja dziękuję za miłą rozmowę i za życzenia i pozdrawiam. No dobra, drodzy, jesteśmy po materiale, przed rozmową. Przyjechałem po Natalię, więc po naszej rozmowie wypadało Natalię odwieźć do domu. Oczywiście to zrobiłem. Teraz czas na mnie, na powrót do Warszawy i na koniec kilka takich dosyć istotnych informacji. Pierwsza sprawa. Mam nadzieję, że jak wychodzimy z tego mojego mobilnego studia i nie robimy tylko podcastu, a rozszerzamy go o takiego delikatnego vloga, to wam się to podoba. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. To będę się starał wychodzić naprzeciw waszym oczekiwaniom i zawsze jak będzie możliwość, to te moje podcasty będę trochę rozbudowywał. Tak, będziemy wychodzić z auta, pokazywać jakieś fajne miejsca, nie wiem, treningi, etc., żeby było tłusto, ciekawie.
żebyście byli zadowoleni, tak? To jest jedna kwestia. Kolejna sprawa. Wakacje zbliżają się ku końcowi. W tym momencie, jak ja to nagrywam, to jest ostatni weekend wakacji. Jak wy będziecie oglądać ten materiał, to już będzie po wakacjach. Natomiast wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania, publikowaliśmy regularnie. Wydaje mi się, że goście byli fajni. Mimo tego, że to nie zawsze było proste, ale udało się i wierzę, że teraz w roku tym normalnym szkolnym, może inaczej, w roku takim zawodowym będziemy również publikować dla Was regularnie, będziemy mieli fenomenalnych, fantastycznych gości, będzie głęboko ukontentowani i usatysfakcjonowani. Kolejna rzecz. Pamiętajcie o tym, żeby wcisnąć kciuki, jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, żeby w komentarzach pisać, kogo byście sobie życzyli w kolejnych odsłonach JZW, żeby wcisnąć dzwoneczek, będzie wtedy ze wszystkimi materiałami na naszym kanale na bieżąco, żeby zasubskrybować kanał Olimp Sport Nutrition. Pomożecie wtedy naszemu kanałowi się rozwijać i również pomożecie rozwijać się mojemu formatowi, co jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że dla Was również, jeżeli lubicie oglądać ten format. No i na sam koniec informacja, o której wiecie, ale może nie wszyscy wiedzą lub nie pamiętacie. Na stronie www.olimpstore.pl z kodem FERICZE możecie liczyć na 10% zniżkę nie tylko na suplementy i odżywki, ale również na akcesoria oraz ubrania. I pamiętajcie również o tym, że jeżeli nie lubicie robić zakupów online, to możecie zajrzeć do jednego z naszych salonów stacjonarnych. Tych punktów Olimp Store w całym kraju jest coraz więcej. Tam również z kodem FERICZE będziecie otrzymywać 10% zniżkę. Oczywiście pamiętajcie o tym, że ten rabat działa na nieprzecenione produkty. No, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Pamiętajcie o kulturze osobistej również w komentarzach, bo będę to weryfikował. Wiecie, że tam jestem, partycypuję w tych komentarzach, odpisuję Wam, biorę aktywnie udział w tych dyskusjach, więc bardzo Was proszę o kulturę. Pozdrawiam Was z Olsztyna. Do zobaczenia. Widzimy się wkrótce. Elożka.